Upiór. Opowiadanie z serii Demonofil. Autor Bruno Siak. Czyta Bruno Siak. Seria Demonofil liczy 20 opowiadań. Jak lubisz, słuchaczu, poznawać historię chronologicznie, zacznij od playlisty i opowieści Cmentarna Róża. Na wiosnę planuję wydać pierwszy tom powieści Demonofil, w którym znajdą się pierwsze opowiadania wzbogacone o nową przygodę Karola Fila, zatytułowaną Nawiedzone mieszkanie. A teraz zapraszam do słuchania. Samochód trząsł się tak gwałtownie, że zredukowałem prędkość do 30 km na godzinę. Mżyło i kabinę samochodu wypełniał tylko pisk wycieraczek trących o przednią szybę. Wyłączyłem radio, bo musiałem się skupić na drodze, a było się na czym skupiać. Jechałem slalomem. Liczne dziury w asfalcie wypełniała czarna woda. Nigdy nie mogłem być pewien, czy kałuże są głębokie na 5 cm, czy na pół metra, bo na takie już trafiałem. Mimo że prowadziłem terenowe auto, to miałem wrażenie, że kilka razy niemal urwałem koło. Nie spieszyło mi się jednak i jechałem powoli, wąską drogą wbitą w gęsty las. Lokalni kierowcy wyprzedzali mnie, gnając co najmniej 70 na godzinę. Wjeżdżali przy tym autem na pobocze, niemal trąc o gałęzie drzew i wychodzące na drogę bezlistne krzewy. Mimo że w każdej chwili mogło pojawić się zwierzę, sarna albo lis, pewnie przez lata wyrobili w sobie tolerancję na tego rodzaju ryzyko. Zerknąłem na mapę na smartfonie. Byłem już daleko za Piłą i zbliżałem się od wschodu do Przedbagnia, wsi, w której miałem kolejne zlecenie. Z każdym kilometrem las coraz bardziej wychodził na popękaną drogę. Była 11, a czułem się, jakbym podróżował nocą. Wjechałem w wąwóz. Po obu stronach wznosiły się wały ziemne porośnięte krzewami i wysoką trawą. Korony drzew splatały się kilkanaście metrów nad drogą, którą jechałem. Miałem wrażenie, że jestem na końcu świata. Za 300 metrów skręć w lewo, nakazała nawigacja. Zacząłem obserwować zbitą ścianę lasu po lewej. Wiedziałem, że po zakręcie będę jechał jeszcze prosto 3 kilometry i powinienem znaleźć się na miejscu. Miałem już dość podróży. Jazda samochodem nie sprawiała mi przyjemności, a już szczególnie w taką pogodę i w okolicy, gdzie niemal każdy inny kierowca wydawał się mnie spychać z drogi albo pędzić na czołowe zderzenie. Skręć w lewo, odezwała się nawigacja. I zwolniłem prawie do zera. Deszcz wzmógł się i nie mogłem dojrzeć drogi w gąszczu krzewów i drzew. Nie było też żadnego znaku. W końcu jednak zauważyłem gruntową ścieżkę, tak wąską, że mógłby się na niej zmieścić tylko jeden samochód. Włączyłem kierunkowskaz i wjechałem w głąb lasu. Koła zabuksowały na błocie. Co chwilę natrafiałem na głaz, który musiałem omijać, gniotąc suche gałęzie. Albo wjeżdżałem w kałuże tak głębokie, że obawiałem się zalania silnika wodą. Ostatnie 3 kilometry do Przedbagnia pokonałem w 15 minut. Miałem wrażenie, że szybciej doszedłbym na piechotę. Przyspieszyłem, gdy wyjechałem na wał usypany z kamieni i piachu. Z ulgą dostrzegłem przed sobą wieś. Wybudowane z cegły budynki wydawały się mocne jak bunkry. Na południe ciągnęły się pola, a na zachód znajdowała się łąka, a za nią zwarty las. Przed pierwszym domem zauważyłem człowieka. Był ubrany w długi, zielony płaszcz przeciwdeszczowy, spod którego wystawały zielone spodnie i gumofilce. Trzymał nad głową parasol. Uniósł rękę i zaczął do mnie machać. Zatrzymałem się przy nim i opuściłem szybę od strony kierowcy. — Szczęść Boże! — powiedział. I nachylił się do mnie. Szczęść Boże, odparłem. Mężczyzna miał dużą głowę, twarz o grubych rysach, jakby spuchniętą i rumianą, oraz mokre od deszczu siwe wąsy. Uśmiechał się i odsłaniał krzywe, ale mocne zęby. Rozejrzał się po wnętrzu samochodu i potarł kartoflany nos, z którego wystawały kępki czarnych włosów. Pan Phil, może? Zapytał krótko. I było w jego głosie niedowierzanie, niepewność, a także nadzieja, że to pomyłka. Tak,
przyjechałem do pana Andrzeja Baranowskiego. No, to byłbym chyba ja. Mężczyzna odchylił się i wyprostował. Niech pan wsiada, co pan będzie stał na deszczu? Nie, ja mokry i w gnoju, w błocie. Tylko bym zapaskudził siedzenie u pana. Panie Phil, ja tu pójdę, a pan za mną jedzie, tak zrobimy. Skinąłem głową, zasunąłem szybę, a mężczyzna ruszył nasiąkniętą jak gąbka drogą. Miał sięgające niemal kolan gumofilce, ale i tak starał się stawać na kamieniach. Toczyłem się za nim przez 50 metrów, mijając dwa domy. Potem wskazał otwartą bramę w wysokim na 3 metry ceglanym murze. Wjechałem na wysypane piaskiem podwórko i stanąłem obok pomalowanej na niebiesko pompy. Po lewej i prawej ciągnęły się budynki gospodarcze. Co ciekawe, do obejścia prowadziła jedynie brama i furtka. Nie można się było do niego dostać w żaden inny sposób. Czułem się trochę jak w warownym forcie. Wysiadłem z samochodu. Baranowski czekał już na schodach do ceglanego dwupiętrowego domu. Widać było, jak jest zawiedziony moją szczupłą sylwetką i mało imponującym wzrostem. Wytarłem buty z błota i poprowadził mnie do sieni. W budynku czuć było smakowitą grochówką z kiełbasą i boczkiem. Tutaj można kurtkę. Baranowski wskazał na drewniany wieszak, a potem nachylił się i otworzył drzwiczki do pieca, który stał na wprost drzwi. Podniósł łopatę i wrzucił do środka drobny węgiel. Buchnęły iskry i poczułem żar na twarzy. Wydawało mi się, że w domu jest gorąco, ale widocznie dla gospodarza to było za mało. Zamknął drzwiczki piecyka grubymi jak u niedźwiedzia palcami. Teraz do izby proszę, odpocznę trochę. Powiedział, gdy się wyprostował. No, przodem, niech pan przede mną, śmiało. Przekroczyłem próg i wszedłem do głównej izby w domu. Po lewej stał wielki kaflowy piec z suszącymi się nad nim girlandami z grzybów. W nosie aż kręciło od leśnego zapachu. Ale się nastał na tym zimnisku, kontynuował Baranowski. No, ale wypada dobrze drogę wskazać, bo tu i trudno trafić. I buciska można zjąć, bo tu... Stęknął, nachylił się i podłożył mi pod stopy kapcie. Niech sobie założy, żeby stópki nie zmarzły. Dziwnie się czułem, obsługiwany przez człowieka, który pewnie mógł być moim dziadkiem. Początkowo oceniłem go na 50 lat, ale gdy zdjął czapkę i pokazały się siwe, gęste włosy, dałem mu kolejne 10. Popatrzyłem na nanizane na sznurek borowiki. Wysyp jest, mruknął gospodarz, wskazując na grzyby. Uśmiechnął się szeroko i z dumą. Tyle nazbierali ze parę tygodni temu, jeszcze jak Robert był. Nie ma co z tym robić, to i z suszym. Potem będzie do grochówki, albo na grzybową. Wskazał na ciężki, okrągły stół. Pan siada, chyba że zmarzł, to na ławę przy piecu zapraszam kości wygrzać. A na te zmarzluchy, co tam dupy grzeją, to nie trzeba patrzeć. Te koty to już mają tyłki od ciepła poparzone. Ciągle leżą i nic nie robią, darmo zjadę siubry. A psik, sio! Koty podniosły się leniwie, przeciągnęły i zeskoczyły na podłogę tuż przed tym, gdy podszedł do nich zniecierpliwiony Baranowski. Usiadłem na ich miejscu. Dobra, to ja herbaty zaparzę, mruknął gospodarz. Zupy zaradam, bo ciepła. Mężczyzna podniósł pokrywkę i uwolnił kłąb pary. Gar był tak ogromny, że mógł wyżywić kompanię wojska. Dziękuję. Pan tak sam mieszka? No, teraz wychodzi, że sam. Bo syn... Ale to potem. Machnął ręką i cmoknął. Najpierw gość musi się najeść i napić. Potem wszystkich tu sproszę, bo to i połowa wsi... no, musi tu... Muszę sprosić tych, co mają sprawę do pana, panie Phil. Mężczyzna sięgnął po pogrzebacz, wyjął nim 2 fajerki i postawił na piecu blaszany czajnik. Najpierw jedzenie i picie, no i jeszcze pokażę panu pokój, bo mam dla gościa. Jest wszystko, nawet mydełko nowe i świeży ręczniczek. Naje się pan, napije, rozpakuje, odpocznie i lud wtedy sproszę, bo i parę godzin to różnicy nie robi. Z tym wąpierzem już będzie rok, jak żyję, to i tak jeszcze parę godzin nie zawadzi. Na pewno nie zawadzi. To ja ino zacznę, bom sołtys i mnie trzeba.
powiedział Baranowski, wstając od stołu. Siedziało przy nim pięciu mężczyzn. Twarze mieli ogorzałe, pomarszczone i grubokościste. Wszyscy już zjedli po talerzu grochówki, wypili 50 wódki na trawienie i siedzieli wpatrzeni we mnie z marsowymi minami. Gospodarz posadził mnie na fotelu, na honorowym miejscu przy kominku. Ściskałem w ręku kubek czarnej, słodkiej herbaty, do której Baranowski, nie pytając mnie nawet o zgodę, dodał wódki. Parzyła w gardło nie tylko od temperatury. Nasza wieś to się nazywa Przedbagnie, a przysiółek za bagnem to Zabagnie, rozpoczął sołtys. A za Zabagniem jest stary las. I tam właśnie, wierzymy, jest problem. Jak pan wyjechał od drogi, to widział pan łąkę? Skinąłem głową. No to ta łąka to jest bagno. Z daleka nie widać, ale tam woda stoi i wciąga strasznie. Raz krowy nie zdążyłem uratować, bo głupia psa się chorowiaka wystraszyła i leciała jak głupia. Ledwo ludzie przylecieli, a jej tylko łeb wystaje. I patrzy tymi ślepiami czernymi i prosi, by ratować. I co zrobisz, jak łeb wystaje? Musieli by pętlę zawiązać, ale zanim taką znaleźli, to wciągło ją. Ale ty mów, Andrzej, w czym rzecz, a nie o krowie? Odezwał się jeden z mężczyzn. Miał dłonie tak wielkie i żelaste, że jak je zacisnął w pięści, to wyglądały jak cegłówki. Nazywał się Bogdan Kania i z pierwszych rozmów zdążyłem się zorientować, że poważano go na równi z sołtysem. No mówię przecie, tylko chciałem, żeby wiedział, gdzie to zabagnie, obruszył się Baranowski. Ale to może i dobrze mówisz, że trzeba po prostu powiedzieć, tak prosto. Ano my wierzymy, że gdzieś w lesie za zabagniem leży upiór i on krwi chce. I do nas tu go przygnało, jak na zabagniu nie może znaleźć. I ten wąpierz po nas sięga. To tam już nikt nie żyje? Zdziwiłem się. Na tym zabagniu. A ile tam domów? No po prawdzie to i żyje! Wtrącił się jeden z chłopów. Całkowicie łysy, z wielkim brzuchem, na którym splutł grube i niezbyt czyste paluchy. Nie pamiętałem jego nazwiska, chociaż jak przyszli, to wszyscy się przedstawili. Kisucka i Slucek tylko, doprecyzował sołtys. I ten wąpierz im nie przeszkadza? Zapytałem. Nie atakuje ich? Sołtys westchnął i potarł wąsy. Kisucka to powiła tego wąpierza, odparł. My tak radzili im i na to nam wyszło. To jej syn, tak myślimy, nas tu nawiedza. To i dlatego ją zostawił w spokoju. A Sluzek to w chałupie tak się zamyka, że tam nawet jakbyś ciąg miał, to nie wiedziesz. Ma takie okiennice blachą obite z buczyny. I nawet widać pazury wąpierza na nich, ale rady nie dał. I do tego na dole nie siedzi, tylko na górze. I nie ma on tam schodów, bo je rozwalił, tylko drabinę ma. Jak w jakim grodzie siedzi, w zamku. Jakby siłę miał, to i fosę by wykopał. Roześmiał się Bogdan Kania i postawił swój pusty kieliszek na środku stołu. Gospodarz schwapliwie napełnił go wódką. Niektórzy z mężczyzn też się zaśmiali, ale większość pozostała poważna. Wąpierz to nie była zabawna rzecz. A wcześniej ile tam żyło ludzi? Zapytałem. Wszystkich ten wąpierz zabił? Było ich, no, pięć zagród, to znaczy się pięć rodzin, odparł sołtys, rozglądając się, czy oprócz Kani ktoś chce wódki. Oni tam byli, bo przez bagno to nie idzie przejechać, a za bagnem jeszcze jest ze 30 hektarów i to dobra, murszowa ziemia. Tam ze 30 hektarów, no. Teraz to leży i łąką, a czasem i lasem porosło, bo tam już ze 20 lat nie siali. Wszystko zdziczało i tyle. No, ale Maciak kupił 10 hektarów popiludzkich, wtrącił się znowu otyły chłop, którego nazwiska nie zapamiętałem. Obszarnik teraz, wielki pan! Patrzcie go, jaki się zrobił. Nawet nie pogada. Kupił i nie tylko on. Znowu przerwał mu sołtys i tym razem popatrzył na grubasa ze zmarszczonymi brwiami. Ale co mu z tego, jak tam nie dojedzie, a no około to 30 kilometrów będzie. Nie ma jak tego pilnować, dziki zryją, a i rzeka wyleje. Ale tanio było, to kupił. No pewnie, mruknął Kania. Dotacje bierze i las zrobił. Po 3 latach mu się zwróciło, bo to ptaki tam się lęgną.
Takie ptaki, co za nie płacą. Ekologa wezwał, ten popatrzył i stwierdził, że tam czajka czy coś. To co się stało z tymi rodzinami na zabagniu? Zapytałem. No to tak, zaraz powiem, odparł Baranowski. Stare piludzkie umarły to będzie z 10 lat. Najpierw on, bo pił, ale ona też piła, ale jakoś posiągnęła jeszcze 5. Ich córka w mieście mieszkała i tam się ohajtnęła. Jak stare jej umarły, to sprzedała wszystkie ziemie razem z domem, który najdalej w las stoi. Dalej to będą karłaki, chociaż one to na początku mieszkały. Ten ich syn to sam był, z rodzicami mieszkał krzywy, taki brzydki, że panny se nie znalazł. Ale pracowity, rodzice pomarły i sam został stary kawaler i wszystko tam robił przy tym domu, aż w końcu przedobrzył. Coś tam przy szambie chciał i wlazł, i już nie wylazł. 3 tygodnie później go tam znaleźli. No i kto jeszcze został? Baranowski zmarszczył brwi i popatrzył na sufit upstrzony zabitymi komarami. Na przecie matejki, jak te malarze, podsunął Bogdan i wyciągnął znowu kieliszek, by mu nalano. I sołtys nalał. No przecie tak, zgodził się Baranowski. No, ci to też, tak se zmarły spokojnie. Takie to ludzie spokojne były, że ich nawet pamiętać trudno było. Jak tak se żyły spokojne, to i pomarły spokojne. Ale niedawno, to ze 2 lata, a może 3 było. Najpierw ona, potem ona, jak te gołąbki. Dzieci to też do miasta poszły. I to nawet gdzieś za granicę pojechały, do Londynu. Nawet na pogrzeb nie poszły. Odezwał się milczący dotąd chudy, pomarszczony mężczyzna, którego nazywali Janik. Siedział i pił kawę, otaczając ją dłońmi, jakby ciągle mu było zimno. Bezbożność się kotłuje tu jak nie wiem. Ludzie do kościoła nie chodzą, ofiary nie dają i takie to wyszło. Słuchaj, Janik. Bogdan szturchnął go w ramię. To, że nie przyszły na pogrzeb, to nie dziwota. Jak wyjechały te dzieci i to ani razu nie odwiedziły, to i co na pogrzeb miały zjeżdżać? No to tyle by było, powiedział Baranowski. Wszystko pomarło i została jej sucka, to z nią nawet słowa normalnego nie zamieni, bo nawet nie pozdrowi. Jak co chce, to przyjdzie z pieniędzmi, bo pieniędzy jakoś ma. A ten slucek, to on sobie tam zasadzi swoje, sad ma duży i jeszcze kusuje po lesie. On tak całe życie i mięsa mu starczy. Uwędzi se, posoli i zje. On to w ogóle z zabagnia się nie rusza. Ja to ze 10 lat nie widzę, żeby się ruszał, ale normalnie podatki płaci i to gotówką, więc ja nie mam problemów i on też. Pokiwałem głową i spojrzałem za okno. Zapadł już wieczór i pies Baranowskiego zaczął głośno ujadać. Obawiałem się, że to może być z powodu spiryta. Była już jego pora. Co ty tam, ty? Mruknął Baranowski i poszedł do sieni. Wyczuł wąpierza? Zapytał Janik. Nie, boi się czegoś. Jak upiór idzie, to wyje i skiełczy. Baranowski wpuścił psa do sieni, a potem wrócił do nas. To proszę powiedzieć, kiedy się pierwszy raz pojawił ten upiór? Poprosiłem. A kto wie, na początku to myśleliśmy, że to jakie psy zdziczały z lasu, albo nawet wilki. Pierwsze to jałówkę zabrał. Ledwo się ocieliła, ile to było z miesiąc i ją po prostu wyprowadził z obory od Grześkowiaka. A może po prostu ktoś ukradł? Nie, bo po śladzie poszlim. I w lesie znaleźliśmy bidule. Bez łba, serce i wątroba wyżarta. Wszystko rozwleczone po mchu i we krwi. I upiór rozdarł ją na pół. Jedna noga była wyrwana i odrzucona tak, że wisiała na drzewie. Nawet watacha psów by tego nie zrobiła. Nic co w lesie żyje, by takiego czegoś nie umiało. A potem co? Zapytałem. Potem były krowy co jakiś czas. Konia Bogdanowi zabrał. Baranowski wskazał na mężczyznę z pięściami jak cegły, a ten ponownie wystawił kieliszek do wypełnienia, co sołtys uczynił. Wypił i skrzywił się. Ale my z tym żylim. Baranowski pokiwał głową. Jakoś tak co miesiąc komuś tam co zabrało, ale z tym żylim. A psy? Zapytałem. Nie ujadały w te noce, jak przychodził? Ano ujadały, no pewnie, ostrzegały. Ale one w każdą noc ujadają, jakby on ciągle się kręcił. I 2 psy też zdechły. Nawet ich nie rozerwał, ale po prostu padły, jakby im serce pękło ze strachu. Nie no, mój był przebity,
mruknął grubas, którego Baranowski już dwa razy uciszał. Jaki tam przebity, co ty mówisz? Inni obruszyli się i zaczęli się śmiać. Ja go rozciąłem i widziałem, że coś takiego cienkiego jak drut przeszło od dołu i przebiło serce. Ja wam mówię. Może i tak, przeciął dyskusję Baranowski. Fakt faktem, że jakoś z tym żylim, ale teraz już żyć nie lza. A co się stało? Syna mi zabrał, odparł sołtys i głos lekko mu zadrżał. Sam wziął kieliszek ze stołu, nalał sobie wódki i wypił. Ludzkiej krwi już chcę, a to już poważna rzecz. Bogdan znowu nadstawił kieliszek, poczekał aż mu nalano i wypił. Zawsze tak jest, mruknął Janik i przeżegnał się. Na początek tą zwierzaki wierzę, a potem człowieka. Na początku tego co łatwy, a potem najsmaczniejsze niemowlę. Dwóch mężczyzn przeżegnało się. Nie, nie zawsze tak jest, Janik, powiedział sołtys. Wziął ogórka kiszonego i odgryzł połowę. To mocny wąpierz po prostu, bo powielny. Moja babka mówiła, że takie najgorsze. Mężczyźni pokiwali głowami. Powielny? A co to znaczy? Zapytałem. Baranowski podniósł na mnie wzrok i zmarszczył brwi. Ja myślał, że taki specjalista jak pan, panie Phil, to wie, co to powielny. Zapadła cisza. Sołtys wrzucił resztkę ogórka do ust. Miażdżył go zębami w ciszy. Inni mężczyźni również wbili we mnie wzrok. No nie wiem, odparłem, ale pieniędzy z góry nie biorę, więc moja niewiedza was nie kosztuje. Ja nie mówiłem jakoś, żeby się naśmiewać. Baranowski wzruszył ramionami. To mnie się widzi dziwne i tyle, ale już tłumaczę. Wąpierz powielny to taki, który powstaje z wielu rzeczy. Taki, co w jednym kilka wąpierzy trzyma. Normalnie to wystarczy, by człowiek sam się na ten przykład powiesił i już z niego może być wąpierz, bo sam się na życie swoje porwał. Albo na przykład, że mu grób rozkopano, albo umarł tak rychle, że nawet nie wiedział, że umarł. Wąpierz może być od bagien, jakby kto się w nich utopił. A najgorszy całkowicie to taki wąpierz z baby, mruknął Bogdan. Mężczyzna poczerwieniał na twarzy. Wódka zrobiła swoje. Bo baba ma już w sobie normalnie jad, a im starsza, to się to tylko tam jeszcze bardziej paskudzi. Ja o takiej słyszałem na Zarzeczu. Musieli chłopy jej truchło wyjąć i spalić, a w jeziorze to, co zostało, utopić. Tyle wystarczyło, ale żadne święcenie nic nie dało. Mężczyźni pokiwali głowami i zamruczeli na znak zgody. No to powielny to taki, co kilka takich rzeczy się zebrało w nim. Zakończył Baranowski i przygładził wąsy. I my takiego mamy tu u nas. To dlaczego nie zrobicie tak jak na Zarzeczu? Zapytałem. Nie wyjmiecie go i nie spalicie. I do jeziora. Problem w tym, że nie wiemy, gdzie on leży, powiedział Bogdan. Bo to Kiejsucka go wyniosła i w lesie zakopała i pewnie jej Slucek pomógł. Bo to od dawna po wsi chodziło, że ten jej syn to był jego. I im zawsze było ku sobie. Przestań jak baba jęzorem robić, zganił go Janik. Ploty roznosić. Ale to prawda i wystarczyło spojrzeć na młodego Kiejsuckiego. Też taki ciemnawy na gębie jak Witek. Stary Kiejsucki to pozwalał tej swojej babie na łeb łazić, zamiast porządek zrobić raz a dobrze. Tak to się kończy, że potem się nie swoje bachory chowa. I to jeszcze takie ciemne, przecież on zatylony był. Nawet gadać nie musiał, bo po gębie było widać. Pamiętacie, jak przyleciał i mówił, że jak torfu kopał, to skarb znalazł i będą z matką bogate? Jak się cieszył. Wystarczy już, skarcił Kanią Baranowski. Nie lubił widocznie, jak żartowano z chorych. A skąd wiecie, że ten chłopak to wąpierz? Zapytałem. No bo zniknął nagle, znaczy się ciało, odparł sołtys. Bo to tylko on z zabagnia wychodził. A to po zakupy jakie, a to do nas te pieniądze przynieść na podatki, czy tam się podpytać, czy czego nie trzeba, bo trochę maszyn mieli i sprzedawali. I my brali im i gadali z nim trochę. Chociaż jak Bogdan mówił, to i przygłupi był. Ale potem nagle przestał przychodzić. My do Kiejsuckiej, a ona, że gdzieś poszedł i nie wrócił. Potem go znaleźli.
A tak gdzieś potem z tydzień odkryli, że Grześkowiaka jałówka zaginęła. No to se jedno dodali do drugiego. I nie szukaliście tego wąpierza sami w lesie? No szukalim, nawet z psami, zapewnił Baranowski. Ale one iść nie chciały. Kuliły ciągle ogony pod siebie, siadały na zadach, skiełczały. Jak tu szukać, jak widać, że się bały wszystkie. Aż im się łapy trzęsły, tak nie chciały iść w las. Nie dało się. To je odpuścili. Głupie to było, bo to trzeba było wtedy, jak był słaby. Dali im by radę, a teraz jak krwi popił, to jest silny tak, że konie rozrywa. Ale dlaczego tacy pewni jesteście, że to Kiejsudski stał się wąpierzem? Zapytałem. Tego nadal nie rozumiem. No i w ogóle, że to upiór. Może to zbieg okoliczności i jest inne wytłumaczenie niż wąpierz. Mężczyźni zamruczeli i pokręcili głowami. Żaden nie miał wątpliwości, nawet religijny Janik. Widać, że tu chodzi o krew, powiedział. Nikt inny nie rozrywał jałówki albo krowy całej i rozrzucał jej mięsa. To po prostu chce zabijać i wytarzać się we krwi. Chce się ogrzać żywym ciałem, tak jak wąpierz każdy. Ale to jeszcze inne rzeczy były, poparł go Baranowski. Bo chłopak Kiejsudskiej, ten Marek, to miał 6 palców u ręki, jak się urodził. Ja tego nie widziałem, ale potem się okazało. I mu jeden ucięli, bo ten ostatni palec to mu wisiał i nie ruszał się, ale z kością był. No, i on zaczął mówić, jak miał 5 lat, dodał Bogdan. Stwierdził chyba, że wystarczy mu wódki, bo odwrócił kieliszek do góry dnem. Sięgnął za to do wazy i nalał sobie talerz grochówki. Nawet mój tempus pierwsze słowo powiedział, jak miał 3. To już 2 znaki upiora powielnego, liczył Baranowski. Ale jeszcze inne są, bo mój syn z nim do szkoły chodził. Tu wszystkie dzieciaki do jednej zresztą chodziły. I tam on w szkole też widziwiał. Bił się strasznie. Ale tak ino inaczej. Syn mówił, że tylko zaczepiał, a potem nadstawiał głowę. Jakby sam chciał, żeby mu manto spuścili, a sam nie bił. Na początku myśleli, że tak robi, żeby go żałować, żeby nauczyciele przylecieli. Ale potem się przyznał, że on lubił, jak go co boli. I to iście znak piekielny, mruknął Janik i przeżegnał się. Bo nasze ciało to dzieło Boga i to nie tylko to, że zabijać się nie można, ale krzywdzić siebie też nie, bo to tak, jakbyśmy Najwyższego krzywdzili. No, ale tak było. Baranowski odstawił wódkę na środek stołu i podszedł do pieca, by nastawić wody na herbatę. On siedział na ramionach i se wimadle paluchy u nóg miażdżył. Syn mówił, że nawet tam paznokciów nie miał. Wszystkie odpadły od tego. No i to 4. rzecz, co mówi, że powielny wąpierz. No i rudy był, krzyknął nagle mężczyzna, który do tej pory nie odezwał się ani razu. Miał rozedrgane oczy i patrzył na innych tak, jakby bał się, że ktoś go zgani. No to co, że rudy Grześkowiak? Rudy to ino rudy! Mężczyzna pokiwał głową i wbił wzrok w blat stołu. Rudy to zawsze! Ale największy dowód to ino taki, że on się zabił, powiedział Baranowski i usiadł obok mnie przy kominku. A skąd to wiadomo? Zapytałem. A, bo Slucek przyleciał i powiedział, że wisi przed domem Piluckich. Zniknął gdzieś i z matką jego dzwonili telefonem, a potem do nich smród dotarł. Bo lato było gorące i powietrze stało w miejscu. Prawda, sporo było od Piluckich, ale doszło. Ja wierzę, że doszło. I jak to przed domem wisiał? Zapytałem. Na drzewie jakimś? Nie, on... Baranowski machnął ręką i wskazał na Janika. On to widział, to lepiej powie. Chudy mężczyzna wstał od stołu i pokiwał głową. Powiem, bo trzeba, ale Bóg mi świadkiem, że nie chce tego mówić. Jak se przypomnę, to mnie trzęsie. Do mnie wtedy Slucek przyleciał z Zabagnia, bo mam najbliżej do drogi. Z moją babą siedziałem i rosół jedlim, to i tamten wszedł i mówi, że trzeba ściągnąć wisielca. A on nie ma siły, że się powiesił Marek Kiejsudski. A jak płakał, ja lamentował. Wiadomo, bo to jego rodzony był syn,
mruknął Bogdan. No to poszli we dwóch z Kanusem, kontynuował Janik. Bo ten obok też mieszka i nawet moja baba poszła, bo ciekawska strasznie. I wisiał tam na sznurze Marek Kiejsucki. A tak to zrobił, że owinął go na belce przy stropie, sobie chyc na szyję założył i przez okno wyskoczył. Musiał ze metr lecieć i od razu kark pęknął. Nie męczył się i tyle dobrego. Najgorsze jeno to, że Kiejsucka była przyzwyczajona, że on znikał na długo i zaczęli ze Sluckiem go szukać i wołać, jak tydzień go nie było. Albo po prostu smród poczuli, a tylko mówili, że szukali. Jak wisielec wisi więcej niż 3 dni, to się w nim upiór lęgnie, powiedział Grześkowiak, nie odrywając oczu od blatu. Ale to 3 dni na pewno było. Mówię, tydzień się zbliżał. A jak on wyglądał, to... Janik wypił kieliszek wódki i sięgnął po ogórka. Wszyscy czekali i patrzyli na niego, a ten powoli chrupał warzywo, a potem obtarł brodę z soku. Lato to było i to ciepłe, to szybko. Na głowie tu on nie miał w ogóle skóry. Oczy wydłubane, język nawet wyjedzony. Jakem tam doszedł, to siedział na nim kruk i dłubał mu w uchu, jakby chciał się do mózgu dobrać. Spuchł strasznie ten Marek, tu w sobie. Janik pokazał na swój brzuch. Jak balon się nadął, jak te ropuchy, co im to pod gardle, tak się rozciąga jak rechoczo. A na ścianie to taki zaciek ze krwi był ohydny, że moja baba to ledwo się odwróciła i żygnęła. Bo to i ten smród nadleciał. Na początku to nie chciałem ruszać tego Marka i Kanus też, bo to nie wiem jak trzeba było, ale Kiejsucka klękła i płakała tak strasznie, uczepiła się mnie i jeła prosić, a błagać, lamentować. Sucek też był kotał i zaklinał, że nie po chrześcijańsku tak zostawić, bo ptaki żrą i nawet szczury tam do niego skakały, bo ten dom piludzkich to pełen szczurów był takich wielkich. No to poszedł tam na górę Kanus, żeby go odciąć ze sznura. Ja jakoś nie mogłem, ale żem obiecał, że go w jaki worek włożę, żeby go nie ożarło, zanim policja i jaka karetka, co by ciało zabrali. Sluzek przyniósł taki worek, co się zboże trzyma, taki biały, z plastiku. Janik wskazał Baranowskiemu kieliszek, bo widocznie zbliżał się do najmniej przyjemnej części opowieści. Ten nalał mu bez słowa. Domyślałem się, że słyszał ją już nie raz. Sznur był krótki i Gutek odciągał po prostu. Ciachnął od tak i nawet mu się nie chciało złapać normalnie i podejść do okna, by ciało obniżyć. On się zarzekał, że lina mu się wyśliznęła z ręki, bo była mokra, bo tam dach przeciekał, ale nie. On zawsze był leń. Zresztą potem po pijaku przyznał, że przecie Kiejsucki już bardziej martwy nie mógł być, więc co mu, że jeszcze z 3 metrów spadnie. No i spadł. Ciało ogruchnęło o ławkę pod oknem, bo tam ławka stała, dokładnie pod oknami, taka, żeby sobie usiąść, zapalić i popatrzeć na sad przed domem. I spadł ten Marek i wszystko się z niego wylało. To tak było, jakby to jego ubranie i ta skóra tylko czekały, żeby się rozerwać. Jakby to cienkie, jak bibułka było. Spadł i puknął jak purchawka. Całe te flaki chlusnęły na trawę. I tam wiły się wędraki, rubaki takie tłuste i okrągłe trzeszczały. Muchy bzyczały i jak jaka czarna chmura poleciały w niebo. I to cuchnęło tak, że jeszcze kilka kroków musieli im się cofnąć. Ale najgorszy był ten szczur. Ja dotąd nie wiem, jak to się stało, że tam siedział. Ale wyszedł ze środka młodego Kiejsuckiego. Z tej krwi czarnej wyladł z mokrym, zafajdanionym futrem, spasiony z takim długim, łysym ogonem. Stary jakiś, bo jedno oko miał. I nawet nie uciekał. Wytoczył się i stanął przed trupem. I zaczął węszyć, jakby jeszcze żryć chciał. I te wąsy krwią miał zlepione jeszcze. Od razu wziąłem kamień i rzuciłem w dziada. Za pierwszym razem nie trafiłem, ale potem drugi kamień wziąłem i dostał po grzbiecie. Wtedy dopiero uciekł. Janik westchnął i usiadł. Opowiadanie wyczerpało go. Bogdan podsunął mu kieliszek wódki, ale żelasty mężczyzna pokręcił głową. Oddychał ciężko, jakby przed chwilą wspiął się na wysoką górę.
I co zrobiliście? Zapytałem. A co mieli robić? Ja, ani tym bardziej Kanus, nie chcieli jego do tego worka pakować. On się tam jak galareta rozleciał, głowa sobie się potulała tam gdzieś dalej, każda noga gdzie indziej i wszędzie robactwo się burzyło. No i muchy się zleciały, komarzyska i nawet ptaki. Kruk to odleciał, bo był zbyt dumny, ale jakie wrony i gawrony tam się nie wstydziły, flaki sobie wyrywały. I jak to śmierdziało, nie daj Panie Boże. To co dalej było? No zadzwoniłem na policję i karetkę. A potem wrócili do domu. Kiejsucka i Slucek mieli pilnować i ich tam zostawili. Ale ciała nie pilnowali. Mruknąłem. No i z tego cała bieda, wtrącił się Baranowski. Zabrali ciało i zakopali gdzieś w lesie. I to może nawet daleko, bo jak policja przyjechała, to ciała nie było. A Kiejsucki i Slucka też nie. Po 3 godzinach wrócili, ale nic nie powiedzieli. Musieli zakopać gdzie. Spieszyli się, żeby tydzień nie minął, bo ona mówiła, że jak minie tydzień, to ją syn będzie straszył. A policja nie szukała ciała? No szukała i nawet z psami, ale psy to takie jak nasze. Już następnego dnia zady posadziły na ziemi ogony pod siebie i musieli je ciągnąć, by głębiej weszły. Jeden policjant to nawet w bagna do pasa się zapadł i go ledwo wyciągnęli. No i tam się trochę pokręcili, bo myśleli, że ciało gdzieś blisko, ale nie znaleźli. Nie znaleźli i wąpierz się zrobił, mruknął Bogdan. A teraz to mógł se własne miejsce do leżenia znaleźć i inne zupełnie. I tobie go trzeba znaleźć i nam wskazać, panie Phil. My już wiemy, co trzeba zrobić. A co trzeba zrobić? Zapytałem. To, co nasze babki robiły 100 lat temu. Trzeba wyjąć głowę i kości, spalić i w jeziorze utopić. To zawsze pomaga. I wystarczy, że to zrobię i dostanę zapłatę? Wystarczy, że doprowadzę was do jego grobu? Tak, potwierdził Sołtys. Za dnia oczywiście, bo po nocy to łazić tam nie będziemy. Ja zaliczkę dałem, a jeszcze zostały te 40 000. No my się całą psią złożymy. Jest nas 40 domów i 30 ugadałem, że dadzą po 1000 z kawałkiem. Każdy wie, że wąpierz grasuje, ale to tak jest w narodzie, że są tacy, co chcą się przejechać na plecach innych i nie płacić. Hnycek i Zatolski na ten przykład, burknął Bogdan Kania. Moje psiamać sąsiady, one zawsze takie mądre. Hycek to nawet ziemię kupił na zabagniu, a mu 1000 szkoda. Można by poczekać, jak mu wąpierz byczka porwie jednego, bo on teraz na mięso trzyma 10 byczków. Kamerę se kupił taką, co mu się zapala, jak kto w nocy podejdzie. Ale przed wąpierzem to kamera nie pomoże. Wąpierza w kamerze i lustrze nie zobaczysz. Tylko ludzkie oko go widuje. Trzeba ludzkim okiem patrzeć. Mężczyźni przy stole zamruczeli i pokiwali głowami. Janik nałożył sobie grochówki i znowu napił się wódki. No to my zebrali im te 40 000, kontynuował Sołtys Baranowski. A ja jeszcze dołożę 10 od siebie, jak mi pan, panie Phil, syna znajdziesz. Chciałem pochować go chociaż. No i żeby z niego się wąpierz nie zrobił, bo wiadomo powszechnie, że jak wąpierz kogo pokąsa, to ten też się wąpierzem staje. Tak oto jest zawsze. Niechybnie tak jest, potwierdził Janik. No to ja, żeby było jasne, nawet pokażę pieniądze, powiedział Baranowski. Bo ja chłopom mówiłem, że jak nie będzie pieniędzy, to ja nawet nie dzwonię, bo nie będę potem oczami świecił. No i pieniądze są. O! Sołtys podszedł do pieca i zdjął starą puszkę z półki pod sufitem. Położył ją na stole i wyjął 4 paczki banknotów związanych gumką recepturką. Wziął je w dłonie i położył mi na kolanach. Pieniądze są prawdziwe, powiedział. A nie jakieś tam przelewy, żeby jaki ktoś się z władz nie przypałętał. Wiadomo, jak one będą szukać, ludzie okradać te w Warszawie darmozjady. Podatki zaraz wymyślą. Lepiej ręka w rękę, a nie podatki. Pokiwałem głową i zważyłem w dłoni banknoty. Nie będę teraz liczył, panowie, bo nie ma czasu. Ufam, że wszystko w porządku.
Szczerze mówiąc, nie policzyłem, bo się wstydziłem. Wiedziałem, że te pieniądze tym ludziom nie przychodziły łatwo. Widać to było po ich twarzach, niemal czarnych od słońca, zgrubiałych palcach i odciskach. Oni wyrywali ziemi te pieniądze i to była ciężka, żmudna i niewdzięczna praca. Wstałem i odłożyłem banknoty do puszki, a sołtys odniósł je znowu na piec. Ja jeszcze tylko chciałem zapytać o pana syna. Zwróciłem się do Baranowskiego. Jak to było? Skąd wiadomo, że to wąpierz mu krzywdę zrobił? Mój syn nie był za mądry. Miał 20 lat i jedyne, co dla niego się liczyło, to motor. I kupiłem mu taki krosowy po tym, jak obiecał, że zostanie ze mną na gospodarce. Rozpuściłeś go, Jędrek, i tyle! Mruknął Janik. Nic, tylko pierdział tym motorem, uczyć się nie chciał i po dyskotekach w Skrzuszewie i Piaskach rozbijał. Młodość. Sołtys wzruszył ramionami. A na kogo miałem wydawać pieniądze? Ale skąd ta pewność, że coś mu się stało? Zapytałem. Może postanowił gdzieś wyjechać tym motorem. Jak miał pieniądze, to dlaczego nie? Baranowski pokręcił głową. Już miesiąc go nie ma, a po 3 dniach znaleźli motor w lesie za zabagniem. Tam nie ma dróg, ale on lubił tam jeździć i tak po tych wertepach. Motor normalnie stał zaparkowany, nawet nie przewrócony, jakby zszedł, żeby się czemu przyjrzeć albo wysikać. I kask tam leżał w krzakach, wgięty i podrapany tak, jakby kto widłami po nim przejechał. Później też chodziliśmy po lesie, nawet z policją i strażakami, i tutaj ze chłopami ze wsi. Ale już nic nie było. Psy nie złapały tropu. Te lasy są duże. Tu są doły, bagna takie, że nawet byki wciągnie. Baranowski westchnął i popatrzył smutno po zebranych. Teraz to tylko chcę, żeby z niego wąpierz nie powstał. Chciałbym go pochować i żeby tu był spokój już. Żeby nikt życia nie stracił. Dlatego te 10 000 daję. Jakby może udało się ciało znaleźć. Nie ma co ryzykować, że się auto zakopie. Sobie spokojnie poczeka na podwórku. A to można się przejść, to niedaleko. Baranowski wyjął klucz i zamknął stalową furtkę gospodarstwa. Teraz tu dużo padało, cały tydzień. I wszystko tak rozmiękło, że nawet ja bym drogą na zabagnie bał się jechać. Jak się wóz zakopie, to nie ma zmiłuj. Czasami tak było, że drugi przyjechał i jak miał krótką linę, to też się zakopał. Tutaj ta ziemia to się pod spodem rusza. Teraz tak, a za godzinę inaczej. Lepiej iść spokojnie te 1,5 kilometra, bo tu człowieka nie wciągnie, jak się trzyma drogi. Wskazał na nieco jaśniejszy pas ziemi wśród krzewów i wysokiej trawy. Ja zaprowadzę za pierwszym razem, ale drogę to widać dobrze jeszcze. Dzień był pochmurny, ale nie padało. Grunt rozmiękł i przy każdym kroku pomlaskiwał. Trzymałem się blisko zwalistego Baranowskiego. Sołtys, jak poprzedniego dnia, ubrał się w gumiaki i długi do kolan, nieprzemakalny zielony płaszcz. Na głowie miał kaptur. Doradził mi, bym ubrał się grubo i posłuchałem. Mówił, że zabagnie wysysa z ludzi ciepło, a jak się wejdzie w las, to można zamarznąć, jak w zimę. Ja to od małego chodziłem po tych lasach, tłumaczył. Na zabagniu, w lesie, to nawet w najgorętsze lato było zimno jak w piwnicy i śmierdziało, jakby tam wszystko pomarło. W niektóre miejsca to nie dało się wejść, bo w głowie się kręciło. Ubierało się kurtki i to najcieplejsze, co kto miał, a tylko weszło się na polanę pod słońce, to zaraz taki gorąc się robił, jakby do pieca wejść. Tylko tak mówię, bo i tak pan, panie Phil, będzie musiał tam wejść. Bez tego się nie obejdzie. Baranowski roześmiał się, ale w tym śmiechu brały udział tylko usta. Na to doszliśmy, mruknął. Teraz jesteśmy na górce i tu wszystkie domy stoją. O tam widać pierwszy dom po karłakach i tam nikt nie mieszka. Stoi jak umarli, tak stoi. A obok zaraz za tymi drzewami dach czerwony widać do Matejków. Potem są Kiejsuccy i Slucek, a na końcu przy samym lesie dom Piluckich, gdzie na froncie się Marek powiesił.
Zatrzymałem się. A co to za dziwny zapach? Zapytałem. Jakby kto ciała palił. No bo Slucek i Kisucka to torfem się grzeją. Tym się ten jej Marek zajmował. Kopał ten torf i suszył przez lato. A potem chował bryły do środka. Kiedyś to ludzie wszędzie tak palili, ale to nie pachnie dobrze. No widzi pan ten dym, taki zielonkawy? To z domu Kisuckiej. Spojrzałem w kierunku, na który wskazywał. Znowu zawiało w naszą stronę i zakaszlałem. Da się przyzwyczaić, mruknął Baranowski. Potem się nie czuję nawet. Dziękuję, panie Andrzeju, ale pójdę sam teraz, powiedziałem, patrząc na budynki stojące kilkadziesiąt metrów dalej. Dobra, tylko ostrzegam, że mogą nie otworzyć. To zdziczałe ludzie, ale jak pan woli. Tylko się nie zraża. Potem mogę ja pójść. Z sołtysem to inaczej. Ale przy sołtysie mogą nie powiedzieć tego, co trzeba. Najpierw spróbuję tak, jak sobie zaplanowałem. Potem, jak się nie uda, to będziemy myśleć. Psy mają? Nie, chyba nigdy nie mieli. Baranowski poklepał mnie po plecach. Do powodzenia, tylko proszę naprawdę uważać. Pokiwałem głową i odprowadziłem mężczyznę wzrokiem pierwsze kilkadziesiąt metrów. Szedł w stronę przedbagnia szybkim krokiem i nie oglądał się za siebie. Westchnąłem i ruszyłem drogą prowadzącą między domy. Nie miałem wielkich nadziei, jeśli chodzi o rozmowę z Kisucką i z Ludzkiem. Głównie chciałem rozpoznać teren. Wiedziałem, że będę musiał spędzić noc w domu Piluckich i najlepiej w pokoju, w którym powiesił się Marek Kisucki. To był mój prawdziwy plan. Miałem nadzieję, że zobaczę lub usłyszę coś, co naprowadzi mnie na ślad upiora. Spiryt również mógł okazać się pomocny. Był trochę obrażony, bo wpuściłem go do domu sołtysa dopiero późno w nocy. Nie pozwoliłem mu też być widocznym dla nikogo. Leżał grzecznie obok walizki aż do rana, kiedy to znowu zniknął. Wiedziałem, że w lesie spiryt nie podkuli ogona, ani nie usiądzie na zadzie, tylko doprowadzi mnie do wąpierza, jeżeli taki tam był. Ściany domu Karłaków i Matejków pochylały się do wewnątrz. Dachówki odpadły i pokruszyły się. Budynki wyglądały, jakby lada chwila miały runąć, jakby w ich środku działa dziura i jakaś pierwotna siła wsysała je w głąb ziemi. Nikt nie wybił szyb, ani nie splądrował wnętrz. Za brudnymi oknami dostrzegłem meble, a nawet obrazy na ścianach, ale elewację porósł mech i grzyb, jak brodawki i wątrobowe plamy skórę starego człowieka. Po ścianach piał się bluszcz i kolczaste krzewy. Domy Kisuckiej i Slucka, ledwie 20 metrów dalej, wyglądały zupełnie inaczej, chociaż wątpiłem, by w ciągu ostatnich lat o nie dbali. Może różnica wynikała jedynie z tego, że grzali. Z kominów buchał zielonkawy, duszący, torfowy dym. Dom Kisuckiej był parterowy, ceglany, z dwuspadowym dachem. Poszedłem w jego kierunku. Na rozmowie z kobietą bardziej mi zależało. Dziwiło mnie, że obok domu stał tylko jeden budynek gospodarczy. Drewniana stodoła, której porośnięte kępami mchu ściany i dach przybrały zgniło-brązowy kolor. Minąłem balący się płot z wiszącymi na sztachetach dziurawymi garnkami, butelkami oraz drucianymi koszami i podszedłem do drzwi. Wyrysowano na nich węglem symbole, złożone z nachodzących na siebie okręgów i kwadratów. Może zresztą były to tylko gryzmoły starej, szalonej baby. Zapukałem, ale nikt się nie odezwał. Odczekałem minutę. Spodziewałem się usłyszeć kroki albo jakiś okrzyk, ale zamiast tego nad moją głową rozległ się zgrzyt. Spojrzałem w górę i dostrzegłem siedzącego na rynnie kruka. Ptaszysko przykrzywiło łeb i patrzyło na mnie raz lewym, a raz prawym okiem. Pióra odstawały mu, wyglądał jak rozczochrany, ale było w nim coś złowrogiego. Czułem, że to ten sam, który próbował dostać się przez ucho do mózgu martwego Kisuckiego. Znowu zapukałem, tym razem głośniej i natarczywiej. Chciałem porozmawiać, pani Kisucka! Krzyknąłem z całych sił. Przyjechałem pomóc pani synowi! Postanowiłem być szczery.
Nie sądziłem, żeby chciała inaczej ze mną porozmawiać. Czy chciała swojego syna, upiora, uchronić przede mną, czy przestrzec, powinna jakoś zareagować. Ludzie boją się na przedbagniu. Syn Baranowskiego zaginął. Zwierzęta zabite w lesie leżą. Ja to przerwę. Przyszedłem pomóc. Zasiali? To teraz zbierają! Usłyszałem od okna. Popatrzyłem w tamtą stronę i dostrzegłem tylko jedno oko i pomarszczoną dłoń trzymającą skraj zasłony. Zaraz potem jednak zasłona zafalowała i Kiejsucka zniknęła mi z oczu. Co pan tam wrzeszczy na tę kobietę? Usłyszałem za plecami. Odwróciłem się i poczułem, jak serce mi przyspiesza. Stał tam wysoki, nieco przygarbiony, ale krzepki jeszcze starzec. Wlókł martwego warchlaka. Wydawało mi się, że zwierzę jest jeszcze żywe, mimo krwawej rany na szyi. Domyśliłem się, że wpadł we wnyki. Mężczyzna wytarł umazaną we krwi dłoń w kurtkę munduru polowego Wojska Polskiego. Wzór maskujący musiał pochodzić z lat 80. Miał też żołnierskie spodnie, wpuszczone w wojskowe buty z brązowej skóry. Nazywam się Karol Phil. Przedstawiłem się. Wiedziałem, że to dobrze działa na ludzi. A ja jestem Slucek. Odparł mężczyzna. Ale czego pan krzyczy na tę kobietę, co tam siedzi? Ona nawet do mnie nie wychodzi, a co dopiero do obcego. Słyszał pan, co powiedziała? Ci, co przed bagnem są, mają wąpierza, bo se zasiali i teraz zbierają. Prawda to? Co zasiali? A to niby Marek się tak dla hecy wziął i powiesił tam? To zabawa tam gnić i się tak matce potem pokazać? Coś mu robili tamci sprzed bagnia i teraz się mści? Mężczyzna machnął ręką, jakby moje pytania nie wymagały odpowiedzi i skierował się do swojego domu. Poszedłem za nim. Kruk zerwał się z rynny domu Kiejsuckiej i przyfrunął na komin fortecy Witolda Slucka. Dom był otynkowany, a na oknach na parterze zamknięto wzmacniane stalą okiennice. Na podwórku zauważyłem szpulę zwiniętego drutu. Mężczyzna zakładał widocznie dużo wnyków. Obok domu stał też budynek gospodarczy, ale trudno mi było stwierdzić, do czego służył. A ktoś mu szczególnie złego co zrobił? Zapytałem ponownie, gdy mężczyzna stanął przed drzwiami i wyciągnął spod kurtki klucze. Obawiałem się, że po prostu wejdzie do budynku, ignorując moje pytania. Każdy swoje dołożył, ale on z nim do szkoły chodził, to i dołożył więcej. Ten Robert Baranowskiego. No, syn Baranowskiego. Lubił się śmiać z Marka. I teraz się Marek mści. Mężczyzna odwrócił się do mnie i odsłonił niemal czarne od nikotyny zęby. Twarz zmarszczyła mu się brzydko. Przecie on się powiesił, a jego ciało zeżarły już dawno robaki w ziemi. Jak ma się mścić? Nie dałem się zbić z tropu. W przedbagniu mówią, że się z niego wąpierz zrobił. Głupie gadanie. A ja panie na głupie gadanie czasu nie mam. Robotę mam do zrobienia. W warchlach się sam nie rozbierze, nie? Otworzył drzwi, a potem, nie żegnając się ze mną, zamknął je za sobą. Cicho, Spirit, powiedziałem, głaszcząc psa po łbie. Nie wydawał się przestraszony, gdy stanęliśmy przed domem Piluckich. Słońce jeszcze nie zaszło. Do zachodu brakowało pół godziny. Dom wyglądał porządnie. Był dwupiętrowy ze strychem, zbudowany z pustaków i białej cegły. Spodziewałem się ruiny, ale ten wyglądał lepiej niż chałupa Karłaków i Matejków. Byłem z tego zadowolony, bo nie lubiłem przebywać w miejscach, gdzie dach mógł mi się zawalić na głowę. Poszukałem wzrokiem okna, którym wyskoczył Marek. Na elewacji budynku nie dojrzałem śladów krwi ani zacieków. Złamały się tylko dwie deski na drewnianej ławce, na którą spadło ciało. Za budynkiem rozciągał się stary sad, a dalej już tylko las. Teren obniżał się znacznie i wydawało mi się, że w niektórych miejscach widzę kałuże i stojącą wodę. Tam zaczynały się bagna. Zamiast świeżości lasu
Czułem stęchliznę, jakbym znajdował się w starej szafie wypełnionej wilgotnymi kożuchami. W powietrzu było coraz więcej cuchnącego torfowego dymu. Kiejsucka i Slucek dołożyli widocznie do pieców. Dzisiaj będziesz mógł spać obok mnie, mruknąłem, klepiąc spiryta po grzbiecie. Psisko zamachało ogonem i odwróciło ku mnie pysk. Wywaliło jęzor i zaczęło głośno dyszeć. Poprawiłem plecak na ramionach i przekroczyłem próg otwartych na oścież, nakrapianych pleśnią drewnianych drzwi domu piluckich. W sieni cuchnęło starym serem. Wilgoć od lasu pomalowała ściany brązową grzybnią. Farba odpadła w wielu miejscach i ukazała cegły, trzeszczała pod butami. Obok blaszanego, zardzewiałego pieca dojrzałem schody na górę, ale postanowiłem obejść najpierw parter. Miałem jeszcze czas, a nie chciałem niczego pominąć. W kuchni stał piec kaflowy i meble. Tylko kredens się rozleciał, bo stał obok okna, które musiało przeciekać. Drewno spróchniało i półki załamały się pod ciężarem talerzy, sztućców i kilkunastu kilogramów skawalonej od wody soli i cukru w papierowych opakowaniach. Przesunąłem stół i otworzyłem klapę w podłodze. Poniżej znajdowała się typowa piwniczka na warzywa, słoiki i ziemniaki. Otwierało się ją za pomocą sztywnego drutu, zahaczając o wygięty gwóźdź. W środku znalazłem jedynie pajęczyny, przegniłe deski i kilka starych rupieci. Wyglądała tak, jakby nikt nie schodził tam od 20 lat. Nawet nie było robactwa. W pozostałych pokojach stały wysokie łóżka z siennikami i spuchnięte regały z płyty wiórowej. Na podłodze leżały papiery, książki, świece oraz dużo pościeli i starych ubrań. W kącie walał się kineskopowy telewizor z pękniętym ekranem. Zauważyłem kępy mchu i wyschłe badyle. Poszedłem na piętro, ale tamte pokoje stały puste. Na ścianach nie było nawet obrazów, a na podłodze dywanów. Piluccy musieli opróżnić pomieszczenia jeszcze za życia. Domyśliłem się, że nie byli w stanie wejść po schodach, albo kosztowało ich to zbyt dużo wysiłku. Odnalazłem pokój, gdzie ostatnie chwile spędził Marek Kiejsucki. Na belce wisiał jeszcze kawał grubej liny, na której się powiesił. Podszedłem i dotknąłem jasnych, plastikowych splotów i przeszedł mnie dreszcz. Pokój był tak pusty jak wszystkie inne. Jedynie ściany, podłoga z desek, belki sufitu i kawałek sznura. Spojrzałem na spiryta, który chodził za mną po budynku, węszył i szperał, ale bez ekscytacji. Zachowywał się spokojnie. Obszedł wszystkie kąty pokoju i położył się w rogu, w najsuchszym miejscu, tam gdzie na ścianach było najmniej pleśni. Postanowiłem nie włączać latarki. Wykorzystałem szarość wieczoru do wybrania sobie miejsca do obserwacji, a potem poszedłem na dół po taboret, który zauważyłem w kuchni. Ustawiłem go pod oknem. Nadal było otwarte. Na początku chciałem je zamknąć, ale szyby były szare od brudu i pleśni. Nic bym nie widział. Poza tym, przy otwartym oknie lepiej słyszałem odgłosy z zewnątrz. Dom trzeszczał, stękał i jęczał i zagłuszał niemal wszystkie hałasy dochodzące od strony bagnistego lasu. Z okna rozciągał się dobry widok na drogę prowadzącą aż do przedbagnia. Widziałem już światła w oknach w sąsiedniej wsi. Gdyby ktoś szedł w moją stronę, na pewno bym go zauważył. 10 metrów za domem Kiejsuckiej ktoś wykopał dół, długi na kilkadziesiąt metrów i szeroki na co najmniej kilka. Musiał mieć nie mniej niż 2 metry głębokości. Otaczały go ze wszystkich stron skłębione krzewy i skarłowaciałe drzewa, więc na pewno nie był widoczny z poziomu gruntu. Postanowiłem, że muszę obejrzeć tamto miejsce w świetle dnia. Przy domu Slucka zauważyłem podobne zagłębienie, w części zarośnięte i ciągnące się przez co najmniej 50 metrów. Domyśliłem się, że to tam Marek Kiejsucki wykopywał torf, a potem suszył na łące nieopodal. Przyciągnąłem plecak i cały czas obserwując drogę, wyjąłem kaburę i zapiąłem ją na udzie. Włożyłem do niej pistolet. Wszystkie naboje w magazynkach miały na czubkach srebrny pył. Przykleiłem go zwykłym, mocnym klejem. Według legend upiory i wąpierze ginęły od broni z tego metalu. Miałem nadzieję, że to prawda.
Na pasie przymocowałem również nóż, a na piersi zapiąłem uprząż z latarką i płytkami chroniącymi korpus. Pewnie nie zatrzymałyby kuli, ale pazury na pewno. Założyłem też na głowę lekki hełm, a na dłonie wzmacniane rękawice. Pomyślałem, że wyglądam trochę jak żołnierz szykujący się na wojnę. Potem przyszedł czas na mój najnowszy nabytek, który przetestowałem już kilkukrotnie w korbielowskich lasach. Cyfrowy noktowizor z trzykrotnym powiększeniem. Naciągnąłem urządzenie na głowę, zapiąłem na hełmie, by sztywno się trzymało, i przyciągnąłem monokular do lewego oka. Prawym okiem mogłem patrzeć używając normalnego światła latarki, którą miałem zamontowaną tuż nad mostkiem. Z plecaka wyjąłem również termos z czarną kawą i drugi z herbatą. Postawiłem je obok okna. Baranowski miał rację. Z jakiegoś powodu było mi zimniej niż powinno. Kiedy zapadł zmrok, oparłem się o ścianę i zacząłem obserwować drogę. Wiedziałem, że gdyby ktoś wszedł po schodach albo przez okno w innym pokoju, spiryt by mnie ostrzegł, dlatego nie bałem się, że ktoś mnie zaskoczy. Miałem nadzieję zobaczyć upiora albo wąpierza idącego w stronę przedbagnia. Wiedziałem, że szansa na to była niewielka, ale uważałem to za lepsze wyjście niż chodzenie na oślep po lesie. I na pewno bezpieczniejsze ze względu na ruchome piaski, zarosłe jeziorka i bagno. Gdybym nikogo nie zauważył, miałem jeszcze czas na wypróbowanie innych pomysłów. Baranowski proponował na przykład postawić na łące krowę i skropić ziemię wokół wieprzową krwią. To miało zwabić wąpierza. Po 15 minutach wpatrywania się w zielonkawy świat za monokularem noktowizora zaczęły mnie boleć plecy. Zrobiłem kilka przysiadów. Spiryt leżał spokojnie, zwinięty w kłębek w kącie pokoju. Spojrzał na mnie jednym okiem i nawet nie podniósł łba. Odwróciłem się do okna, kucnąłem i nalałem sobie herbaty. Popatrzyłem na drogę prawym okiem. Noc nie była taka ciemna. Z nieba zniknęły chmury, a światło księżyca i gwiazd pokrywało las i budynki szarawą mgłą. Spiryt nagle warknął. Odwróciłem się w jego stronę. Pies był zaniepokojony. Wyjrzałem znowu przez okno i zobaczyłem pędzący w moją stronę czarny cień. Byłem przekonany, że to nietoperz, który zaraz zmieni się w upiora. Poczułem na twarzy wilgotny podmuch od skrzydeł, odchyliłem się, poślizgnąłem i upadłem na tyłek. Sięgnąłem po nóż, ale nie wyjąłem go z pochwy. Rozpoznałem ciemny kształt i uspokoiłem się. To był kruk. Ptak nie zaatakował mnie, ale zatrzymał się i chwycił szponami framugę tak mocno, że na podłogę posypały się kawałki starej farby. Odetchnąłem. Poczułem, że dłonie zrobiły mi się wilgotne od potu. Ptaszysko patrzyło na mnie, przekręcając łeb. Spiryt warknął, ale bez złości. Jakby witał znajomego demona. Ten kruk przede mną nie był zwykłym ptakiem. Chciał zwrócić na siebie uwagę. Ostrożnie podniosłem się z podłogi i otrzepałem ręce z piachu. Chcesz mi coś pokazać? Zapytałem. Poczułem się dziwnie, mówiąc do ptaka. Wkrótce jednak to uczucie minęło. W końcu mówiłem do spiryta, a kruki były podobno równie inteligentne. No to pokazuj, a nie tak siedzisz. Pogoniłem go. Ptak uniósł dziób i zaprezentował zmierzwione pióra na podgardlu. Wyglądały trochę jak piła. I wtedy dostrzegłem, że jedno oko ma czarne, a drugie niebieskie. Wiedziałem, że pewnie dało to się wytłumaczyć w sposób racjonalny. W końcu ludzie też mogą mieć tęczówki w różnych kolorach. Ale dla mnie to był dowód, że miałem przed sobą demona mniejszego. Takiego jak spiryt, ale pewnie bezpańskiego. Gdyby należał do wąpierza albo kogoś mi wrogiego, nie zachowywałby się tak spokojnie. Wydawał się oferować swoje usługi. Muszę wyglądać przez okno i obserwować, kruku. I rób, co masz robić, ale nie przeszkadzaj. Obserwować! Skrzeknął ptak. Obserwować! Okno! Poczułem, jak serce mocniej zabiło mi w piersi. Za plecami spiryt podniósł się i podszedł do mnie. Machał ogonem i strzygł uszami. Ptak nie budził w nim żadnego niepokoju, co upewniło mnie, że kruk nie chce mi przeszkodzić, a może nawet chce pomóc. Zanim jednak zdążyłem coś odpowiedzieć, przekrzywił łeb
i wyskoczył przez okno. Poleciał w stronę domu Kiejsuckiej. Usiadł tam na dachu, obok kopcącego komina i zaskrzeczał, ale zwyczajnie nie starał się naśladować słów. Nalałem sobie znowu herbaty i usiadłem przy oknie. Wizyta kruka upewniła mnie, że mój wysiłek tamtej nocy nie pójdzie na marne. Ze stuporu wybudził mnie zgrzyt pazurów kruka na blaszanym dachu Piluckich. Gdy zakrakał, poczułem zimny dreszcz na karku. Spojrzałem na zegarek. Była druga. Zobaczyłem dwóch ludzi idących od strony domu Kiejsuckiej. Poruszali się powoli, jak starcy, w kłębach lejącego się z komina, jak smoła, gęstego dymu. Byli ubrani w długie czarne płaszcze z kapturami, przykrywające całe ciało i przewiązane w pasie sznurem. Witold Slucek podpierał się długim, zagiętym na końcu stalowym prętem. W drugiej ręce trzymał ledwo tlącą się lampę naftową. Obok szła Kiejsucka i przyciskała obiema dłońmi do piersi stalowy pojemnik, jakby chciała ogrzać własnym ciałem to, co było w środku. Kobieta miała długie, siwe włosy. Szli środkiem drogi. Wyglądało na to, że niosą ofiarę dla upiora. Kiedy minęli z prawej strony budynek Piluckich, musiałem podjąć decyzję, co robić. Przeszedłem do pokoju po drugiej stronie domu i upewniłem się, że idą dalej ścieżką prowadzącą w las. Byli dobrze widoczni z powodu tlącej się lampy naftowej. Założyłem plecak i zszedłem po schodach na parter. Spiryt bez słowa poczłapał za mną, dysząc głośno. Wybiegłem przed dom, a potem na ścieżkę. Popatrzyłem w stronę lasu. Slucek i Kiejsucka szli tak wolno, że nie dotarli nawet do pierwszych drzew. Widziałem palący się na żółto knot lampy naftowej. Ruszyłem za nimi wilgotną ścieżką, pełną kałuż, zgniłych gałęzi i liści. Nie zdążyłem jednak ujść kilku metrów, gdy usłyszałem krakanie za plecami. Obróciłem się i zobaczyłem kruka stojącego na dachu chaty Kiejsuckiej. Machał skrzydłami i kręcił się niespokojnie. Widziałem wyraźnie, jak pazurami odrywa od dachówek kępy mchu, które spadały na ziemię, koziołkując. Chciał, żebym wszedł do tamtego domu. Zawahałem się na chwilę, ale niewiele przecież ryzykowałem. Mogłem zobaczyć, co jest w środku i jeszcze dogonić zmierzającą do lasu parę. Szli tak wolno, że było to możliwe. Nie zastanawiałem się długo, tylko ruszyłem truchtem w stronę chaty, na której dachu przechadzał się kruk. W powietrzu unosił się smrodliwy, gęsty dym spalonego torfu. Czarne opary opadały na ziemię i snuły się jak mgła. Cuchnęło tak, jakby ktoś palił stare, wilgotne szmaty. Gdy stanąłem przed chatą, poczułem nieprzyjemny dreszcz. Miałem zamiar dokonać włamania. Co prawda nie sądziłem, żeby Kiejsucka chciała u siebie policji, ale niebezpieczeństwo, że zostanę aresztowany, istniało. Postanowiłem zostawić jak najmniej śladów. Nacisnąłem klamkę i ze zdumieniem stwierdziłem, że drzwi chaty zostawiono otwarte. Zdziwiłem się, chociaż wiedziałem, że na wielu wsiach ludzie zamykali drzwi wejściowe tylko na noc, a to i tak nie zawsze. Odwróciłem się i kucnąłem przy spirycie. Zostań i pilnuj, rozkazałem. Pies zakręcił się dwa razy, jakby chciał chwycić swój ogon i warknął. Potem jednak usiadł na zadzie i oblizał się. Żebym dwa razy nie musiał powtarzać. Ostrzegłem go, wskazując palcem na jego nos. Spiryt wywalił jęzor, oblizał mi palec, a potem szybko położył się na schodach prowadzących do chaty Kiejsuckiej. Wszedłem do ciemnej sieni, w której cuchnęło duszącym dymem. Było tak ciepło, że od razu poczułem pot na plecach. Przede mną stał piec, a obok, na wiklinowych półkach, leżały bryły suchego torfu. Wyglądały jak włochate cegły. Na pomalowanych niebieską farbą ścianach dostrzegłem czarne kwadraty i okręgi. Przecinały się, tworząc dziwaczną pajęczynę. Sufit był tak okopcony, że miało się wrażenie, że można się do niego przykleić. Postanowiłem nie włączać latarki. Wolałem używać noktowizora, żeby mieć pewność, że nikt nie zauważy mnie z zewnątrz. Przeszedłem do izby po lewej.
Na drewnianych półkach, wznoszących się aż do sufitu, leżały tony suszących się brył torfu. Na ścianie zaraz przy wejściu zauważyłem haki do ściągania do wiklinowego kosza tych położonych najwyżej. Przeszedłem na koniec izby, upewniając się, że nigdzie nie ma przejścia do innego pokoju i udałem się do kuchni. Gliniany piec był krzywy i brudny. Po szmatach na zapiecku domyśliłem się, że tam musiała spać Kiejsucka. W kredensie dostrzegłem kilkadziesiąt kilogramów mąki w kilogramowych opakowaniach. Na blacie okrągłego stołu leżał bochen chleba, a obok do połowy zjedzony słoik ze smalcem i skwarkami. Domyśliłem się, że kobieta żywiła się głównie chlebem z tłuszczem. Nagle drgnąłem. Coś nad głową stuknęło. Przez chwilę myślałem, że to po prostu trzeszczą deski starej chaty, ale hałas powtórzył się. Minąłem kuchnię i zajrzałem do ostatniej izby na tyłach budynku. Stało tam łóżko, regał oraz szafa. W kącie leżał telewizor, stacjonarny komputer, monitor, radio, klawiatura i kilkadziesiąt popękanych pudełek z płytami CD i DVD. Wszystko na kupie, zakurzone, okopcone, jakby to były nikomu niepotrzebne rupiecie. Domyśliłem się, że ten pokój zajmował przed śmiercią Marek Kiejsucki. Wróciłem do kuchni i podszedłem do drabiny prowadzącej na strych. Rozległo się kolejne tupnięcie, a zaraz potem stęknięcie i to takie, które mógł wydać tylko człowiek. Zacząłem wchodzić po drabinie i wyjrzałem na strych. Zwykle takie miejsca są pełne śmieci i starych rupieci, których na wsiach nikt nie wyrzuca, wierząc, że kiedyś się przydadzą. Tam jednak było pusto. Na starych deskach wirowały jedynie motki czarnego jak sadza kurzu. Gdy zauważyłem młodego mężczyznę, serce przyspieszyło mi. Siedział na środku pomieszczenia, zaraz przy glinianym kominie, przy jednej z pionowych belek podtrzymujących dach. Miał związane za plecami ręce oraz spętane nogi w kostkach i kolanach. Twarz blada jak papier, z długim zarostem, brudnym od resztek jedzenia. Był nagi do pasa, ubrany jedynie w skórzane, czarno-czerwone motocyklowe spodnie. Nagle uniósł stopę i uderzył piętą o deskę podłogi. Potem jęknął z bólu i poruszył ustami, ale wydobył się z nich tylko świszczący oddech. Klatka piersiowa unosiła się nieregularnie, gdy oddychał. Głowa opadała cały czas na pierś, ale zaraz podnosił ją, jakby bał się zasnąć. To musiał być syn Baranowskiego. Sołtys pokazywał mi jego zdjęcie na telefonie komórkowym. Wszedłem do końca po drabinie i stanąłem ostrożnie na podłodze strychu. Oprócz smrodliwego dymu wyczułem w powietrzu zapach moczu, fekaliów i ostry swąd alkoholu. Obok chłopaka stało wiadro i tam załatwiał pewnie swoje potrzeby fizjologiczne. Na dachu nie było okien, więc uniosłem monokular noktowizora i włączyłem latarkę na piersi. Ustawiłem najmniejszą intensywność światła, ale Baranowski drgnął, jakby ktoś ukuł go boleśnie szpilką. Poczułem ciężar na piersi, gdy przyjrzałem mu się w świetle i z bliska. Na ramionach mężczyzny widniały głębokie rany, regularne i równe, jakby ktoś nakłuwał go nożem. Skóra była zaogniona, w niektórych miejscach sina, w innych czarna, jakby wdało się tam groźne zakażenie. Sięgnąłem do kieszeni i uruchomiłem smartfona. Wybrałem numer Baranowskiego. Musiałem odczekać kilkanaście sekund, zanim odebrał. No co? Usłyszałem zaspany głos. Tu Phil, panie Baranowski, znalazłem pana syna. Usłyszałem hałas po drugiej stronie, jakby mężczyzna zwalił coś ze stołu. Co? Robert? Jak to? Gdzie on jest? Słyszałem szelest ubrań i stukot czegoś, co spadło na podłogę. Sołtys ubierał się. W chacie Kiejsuckiej, na strychu. Niech pan zawiadomi pogotowie. On jest w złym stanie, nieprzytomny. Podszedłem do związanego mężczyzny i zagryzłem wargę, gdy zobaczyłem jego przedramiona. W czterech miejscach związane były szmatami przesiąkniętymi krwią. Obok, za słupem, stał mały, drewniany stół. Zauważyłem na nim metalową tacę z narzędziami chirurgicznymi sprzed 100 lat.
Najbardziej przerażająca była metalowa, wielka strzykawka, brudna od zaschniętej krwi. Na podłodze stał plastikowy baniak cuchnący alkoholem. Zwiększyłem jasność światła i dostrzegłem na deskach okrągłe plamy. To była krew. Wiedziałem już, co niosła Kiejsucka w przyciśniętej do piersi kance. Nie chciała, by zrobiły się skrzepy. Tam żadna karetka nie dojedzie! Jezu! Wymamrotał Baranowski. Będę musiał sam go, przynajmniej do drogi, Jezu! Mój synek, Jezu, kochany! Przycisnąłem rękę do głowy nieprzytomnego chłopaka. Wyczułem, że jest gorąca. Proszę się spieszyć i zebrać kilku silnych chłopów ze wsi. On jest na strychu i trzeba go znieść po drabinie. Potem wejście do szpitala. Nieprzytomny jest i chory. Będzie potrzebował krwi. Jak ma rzadką grupę, to trzeba poinformować w karetce. Jadę, zaraz będę. A co z Kiejsucką? Jak ja tą starą babę, ja ją normalnie rozerwę. Poszła do lasu ze Sluckiem, z krwią twojego syna. Muszę za nimi iść. Poczekaj! Nie będę czekał. Roberta znajdziecie na strychu. Ja muszę iść do lasu, znaleźć upiora. Zakończyłem rozmowę i wyciszyłem komórkę. Kucnąłem obok chłopaka i upewniłem się, że oddycha. Był bardzo słaby. Przeciąłem więzy na nadgarstkach i nogach. Upadłby na deski, gdybym go nie przytrzymał. Ułożyłem go w pozycji bocznej ustalonej. Upewniłem się, że nigdzie nie rozpoczął się krwotok i zszedłem na dół. Kiedy wybiegłem przed dom, Spiryt stał już na czterech łapach z łbem obróconym w stronę przedbagnia. Od strony wsi zbliżało się auto. Widziałem jasne halogenowe światła i słyszałem ryk silnika. W oddali szczekały psy. Chodź, Spiryt! Krzyknąłem na psa i pobiegłem w stronę lasu. Szedłem za Spirytem, ufając, że wie, gdzie mnie prowadzi. Las cuchnął zgnilizną. Był nieruchomy, martwy i zimny. W wielu miejscach stała gęsta, zielona woda. Nie wiedziałem, czy to kałuża, bagno, czy jezioro. I jak w nią wejdę, to czy zapadnę się do kostek, czy po szyję. Na nielicznych wysepkach rosły samotne olchy lub kępy czeremchy. Czasem coś plusnęło. Rozległo się mlaśnięcie i trzask gałęzi, jak wystrzał z pistoletu. Gdzieniegdzie z wody wystawały szare pnie brzus i olch, które zapewne zaczęły rosnąć na suchym gruncie, ale potem zostały zalane i zaczęły gnić. Niektóre zwaliły się na ziemię, tworząc niepewne mostki między jedną kępą roślinności a drugą. Poruszaliśmy się szybko, bo chciałem dogonić Kiejsucką i Sludzka. Starałem się iść tuż za Spirytem, ale miałem z tym trudności. Często zmieniał kierunek, przeciskał się między krzewami i skarłowaciałymi brzuskami oraz kupami chrustu. Żałowałem, że nie mam smyczy. Czasem, gdy odwróciłem głowę, zaniepokojony trzaskiem lub głośnym pluskiem, wystarczyła chwila, by noga wpadła mi do połowy łydki w bagno. W butach blaskała mi woda. Zrobiło mi się zimno. Nagle Spiryt warknął i zjeżył sierść. Stanąłem za nim i obejrzałem las przed sobą. Zauważyłem słaby ognik lampy naftowej, który pojawiał się co chwilę i znikał, zasłaniany przez gęstwinę. Kucnąłem przy psie i poklepałem go po grzbiecie. Prowadź dalej, szepnąłem, a Spiryt pochylił łeb i bezgłośnie ruszył przed siebie. Nadal zachowywaliśmy dobre tempo i zbliżyliśmy się do Kiejsuckiej i Sludzka na nie więcej niż 20 metrów. Wyraźnie widziałem lampę naftową. Wtedy zwolniliśmy. Staruszkowie szli równym tempem, ale co jakiś czas zatrzymywali się, bo brakowało im tchu. W pewnej chwili wyszli z lasu i znaleźli się na brzegu pokrytego grubą rzęsą bagna z wyspą gęstej roślinności po środku. Nie zatrzymali się jednak. Kiejsucka zaczęła iść po powierzchni wody w stronę kłębiących się krzewów i drzew. Stawiała nogę za nogą, pewnie i szybko, a Sludzki szedł po jej śladach. Nie zatrzymywali się i po około 30 krokach dotarli do wyspy, a potem zniknęli w leszczynie.
która wydawała się wyrastać wprost z bagnistej wody. Dalej dostrzegłem wierzby, czarne olchy i modrzewie. Spiryt zaprowadził mnie do brzegu bagna, pokryta butwiejącymi liśćmi, martwymi gałęziami, glonami i drobną rzęsą woda wydawała się lekko bulgotać. Coś tam pływało pod powierzchnią, kłębiło się i czaiło. Czekało na ofiarę. Poczułem dreszcze, gdy dostrzegłem obrócone brzuchem do góry spuchnięte ciało jelenia, dryfujące powoli pomiędzy porośniętymi grzybami pniami drzew. Co tam mogło być na dnie? Pomyślałem jednak, że Kiejsucka i Slucek nie byli duchami i nie potrafili chodzić po wodzie. Musiał być jakiś sposób. Jeżeli oni przeszli, to ja też mogłem. Znalazłem długą, suchą gałąź i zbadałem bagno na brzegu. Niemal od razu natrafiłem na coś twardego, 5 centymetrów pod powierzchnią wody. Miało średnicę przywróconego do góry dnem wiadra. Pomyślałem, że to kamień. Stanąłem na nim ostrożnie obiema nogami. Nawet jakbym stracił równowagę i wpadł do wody, to nie mogło mi się nic stać. Byłem zbyt blisko brzegu. Wyjąłem nóż, kucnąłem ostrożnie i wbiłem ostrze między stopy, zanurzając je w gęstwinie rzęsy i kęp glonów. Natrafiło na kamień. Stałem więc na kamiennym słupie. Kolejny słup odkryłem ledwie 30 centymetrów dalej. Kiedyś musiały być podporami mostu, ale woda podniosła się, drewno przegniło i budowla rozpadła. Możliwe też, że ktoś ją zniszczył. W innym przypadku powinienem napotkać na deski lub pnie ze śladami obróbki, ale nigdzie niczego takiego nie widziałem. Musiałem uważać. Niektóre ze słupów były uszkodzone i tak gęsto porośnięte glonami, że kilka razy poślizgnąłem się i omal nie wpadłem do wody. Gdy byłem w połowie drogi, usłyszałem za sobą cichy plusk. Obejrzałem się i dostrzegłem spiryta płynącego w stronę wyspy. Pies wyprzedził mnie, gdy stałem na przedostatnim słupie. Wyskoczył na brzeg, wywalił jęzor i otrzepał cię. Ochlapał mnie ohydną, gęstą jak galareta rzęsą i błotem. Zeskoczyłem na miękką ziemię i wdrapałem się na pień drzewa. Otarłem rękawem twarz z cuchnącej wody. Prowadź, szepnąłem do spiryta. Czułem na ustach drobinę piachu i splunąłem na ziemię. Pies machnął ogonem i zniknął w gęstwinie. Krzewy i młode drzewka rosły tak gęsto, że ciągle musiałem uważać, by nie zdarły mi z głowy noktowizora. Po około 10 metrach przerzedziło się i dostrzegłem poświatę lampy naftowej. Zwolniłem. Kilka metrów przede mną rozciągała się polanka otoczona 7 menhirami. Kamienie nie były wysokie, najwyżej 3 metry, całe we mchu i porostach. Na środku okręgu znajdowały się 2 zrośnięte ze sobą dęby o grubych pniach i gęstych, rozłożystych koronach. Na czarnej ziemi wokół drzew nie dojrzałem ani jednej suchej gałęzi, krzewu, kępy trawy czy nawet mchu. Ktoś musiał o to miejsce dbać. Kiejsucka stała przed szczeliną w pniu drzewa, tak szeroką, że mógłby się w nią wcisnąć człowiek. Szeptała coś. Slucek obok niecierpliwił się. Podszedł do lampy naftowej zawieszonej na jednej z gałęzi dębu i podkręcił knot, by świeciła jaśniej. W ręku trzymał pręt w taki sposób, jakby miał służyć za broń. Spiryt położył się obok mnie i zadrżał na całym ciele. Oczy płonęły mu na czerwono. Patrzył intensywnie w stronę zrośniętych drzew. Postawił uszy. Wyjdź, no synku, prosiła Kiejsucka. Mam dla ciebie krew. Jeszcze jest ciepła, bo ją nieślim przy ciele, a garnek taki jest, że ciepło trzyma. Jak kankę otworzym, to jeszcze para buchnie, zobaczysz, i piana na wierzchu będzie. Nawet się ani trochę nie skrzepła, bo jak idę, to zawsze tak na boki ruszam. Wiem, że nie lubisz kożucha, nawet na mleku nie lubiałeś, ale trzeba ci tak dawać, bo umiaru nie masz. W otworze między drzewami ukazała się już poniasta dłoń i chwyciła krawędź obłej szczeliny. Mężczyzna wyszedł z wnętrza drzewa na drżących nogach
i zasłonił dłońmi twarz, jakby światło lampy naftowej parzyło jego bladą skórę. Był nagi i chorobliwie chudy. Na szyi wisiał mu łańcuch. Wszędzie, gdzie dotykały połyskujące ogniwa, skóra była brązowa lub czarna i odchodziła płatami. Pękały bąble wypełnione krwią i ropą. Ruszył w stronę matki na czworaka. Gdy oderwał dłonie od twarzy, dostrzegłem, że nie ma oczu. Na policzkach pozostały krwawe ślady sięgające szczęki, zaschnięta czarna krew. Kobieta uklękła i chłopak podpełzł najbliżej jak mógł. Łańcuch napiął się i syn Kiejsuckiej zacharczał z bólu. Matka stwora otworzyła kankę i tak jak obiecała, z naczynia buchnęła para. Upiór poczuł krew i zadrżał. Z oczodołów pociekło coś czarnego. Na ciele pokazały się żyły. Daj jedną rękę ojcu, rozkazała kobieta. Wtedy dostaniesz. Upiór wyciągnął szponiastą dłoń w stronę Slucka, a ten chwycił ją mocno i wbił zęby w nadgarstek. Mlaskał, siorbał i zlizywał krew. Sądziłem, że zaraz starzec rzuci się na ziemię i w bólach zmieni w upiora, ale nic takiego się nie stało. Dość! Nakazała Kiejsucka, a Slucek oderwał usta od bladej dłoni swojego syna i cofnął się o krok. Kobieta wyciągnęła rękę i pogłaskała chłopaka po głowie. Pomiłuj, synuś, ale jak się raz to stanie, jak się raz tego zasmakuje, to nie wytrzyma. Kocham cię, ale nie można. Nikt nie wytrzyma. Marek wyciągnął do niej rękę i kobieta ugryzła go. Piła z niego krew, jak poprzednio Slucek. Nie rozumiałem, co się dzieje. Przez chwilę myślałem, że chcieli stać się wąpierzami i uzyskać życie wieczne. Ale nie. Przecież to wyglądało na rytuał, który powtarzali wiele razy. Rany na ciele syna Baranowskiego wskazywały, że spuszczali z niego wielokrotnie krew i przychodzili, by nakarmić wąpierza. Kiedy Kiejsucka skończyła pić, oddała kankę w ręce syna. Ten cofnął się o krok, usiadł i przechylił ją. Pił chciwie, ale uważnie, tak, żeby nie uronić ani kropli. Krwi nie było dużo. Oceniłem to po sposobie, w jaki przechylał naczynie. Slucek zrzucił czarny habit. Był pod nim nagi. Powoli wyprostował zgarbione, owłosione plecy. Odgiął wysuniętą do przodu głowę. Mężczyzna młodniał. Z radością obserwował swoje ciało. Blada skóra z plamami wątrobowymi wygładziła się. Stała się jędrna, sprężysta i różowa, jakby przed chwilą wyszedł z lodowatej wody. Mięśnie, które przez lata uległy atrofii, napęczniały pod skórą. Siwe włosy zgęstniały i zmieniły kolor na kruczo-czarny. Popatrzyłem na Kiejsucką. Ta usiadła na ziemi, krzyżując nogi, ale nie rozebrała się. Jej siwe, długie włosy powoli zmieniły kolor na jasno-brązowy, niemal rudy. Wyglądało to tak, jakby wysysały kolor z jej głowy. Skóra na twarzy wygładziła się, policzki i usta wypełniły. Kiedy wstała i zrzuciła habit, dojrzały międrne piersi, zgrabne uda i gibką talię. Slucek pochwycił ją w ramiona, a ta pisnęła jak młoda dziewczyna. Nie słyszałem już świszczącego głosu staruchy, a śmiech dwudziestolatki. Pobiegli za dęby i zniknęli mi z oczu. Nie miałem wątpliwości, że spieszą się korzystać z doznań, intensywności żądzy, bo ta pewnie równie szybko znikała, co się pojawiała. Tymczasem upiór wypił krew i też uległ przemianie. Rany na jego nadgarstkach, krwawiące od zębów rodziców, zabliźniły się w kilka sekund. Skóra poparzona i poczerniała od łańcucha zaróżowiła się. Żyły oplatające ciało cofnęły się głębiej, ale największe i najważniejsze zmiany zachodziły na głowie. W oczodołach błysnęła intensywna czerwień. Skorupa z krwi i ropy odpadła. Upiór odzyskiwał siły. Poczułem pod dłonią, że spiryt znowu drży. Bał się stwora przed sobą, a on bał się niewielu stworzeń, więc zbudziło to mój niepokój. Marek Kiejsucki wstał
i chwycił szponiastymi łapami srebrny łańcuch. Wyglądało na to, że chce go rozerwać. Mięśnie napięły się, a w miejscach, gdzie jego skóra stykała się ze srebrem, unosił się gęsty czarny dym. Ciało skwierczało, jakby ktoś przypalał je ogniem, ale upiór nie rezygnował. Zanim jednak zdołał się uwolnić, zza dębów wybiegł Slucek. Chwycił pręt i uderzył wąpierza w głowę. Ten nie spodziewał się ciosu, jego oczy nie pozwalały jeszcze widzieć. Upadł na ziemię i wypuścił łańcuch, a jego ojciec stanął mu na klatce piersiowej. Wsadził w oko ostry koniec pręta. Wąpierz skrzeknął. Z oczu dołu trysnęła krew, ale zanim zwalił z siebie mężczyznę, ten wykolił mu drugie oko. Daj pokój już! Krzyknęła Kiejsucka. Była ubrana w habit i zdążyła związać włosy w gruby warkocz. Slucek nie posłuchał. Zszedł z wąpierza, ujął pręt w obie dłonie i zaczął okładać upiora z całej siły po żebrach i głowie. Słyszałem chrupot łamanych kości. Mężczyzna przerwał bicie dopiero wtedy, kiedy nie mógł złapać już tchu. Wąpierz odpełzł powoli w stronę szczeliny między dębami. Do bladych, zakrwawionych pleców i klatki piersiowej przykleiła się czarna ziemia. Spalonej srebrem skóry unosił się dym. Idziemy? Zapytał Slucek, patrząc z pożądaniem na Kiejsucką. Jego szeroka pierś unosiła się i opadała. Był jeszcze zmęczony i wciągał w płuca powietrze wielkimi haustami. Ubierz się, Ino, poleciła, wskazując na jego habit. Prędko, bo noc krótka. Mężczyzna w kilka chwil ubrał się, przepasał sznurem i chwycił kobietę za rękę. Kiejsucka zdjęła lampę naftową z gałęzi dębu i podniosła kankę. Pobiegli po czarnej ziemi w moim kierunku, ale nie wprost na mnie. Nie poruszyłem się. Siedziałem w gęstych zaroślach i nie mogli mnie zauważyć, tym bardziej, że byli zajęci sobą. Krew wąpierza podarowała im noc młodości, noc wolną od bólu i rozterek. Noc pełną zapachów, doznań, smaków, uniesień i rozkoszy. Nic się dla nich nie liczyło, tylko tamta noc. Byli gotowi zabijać, by co jakiś czas przeżyć znowu chwile, które dla nich powinny już dawno minąć i być przeszłością. Kiedy patrzyłem, jak znikają w gęstwinie, poczułem, jak nigdy wcześniej, że to, co mam, jest chwilowe. Wydawało mi się, że jest mi to dane na zawsze, ale nie było. Moje ciało starzało się, zdolności regeneracji malały, refleks zmniejszał się, pokłady energii wyczerpywały. Zmierzałem w stronę śmierci i nie było od niej odwrotu. Tylko działo się to tak powoli, że tego nie zauważałem. Kiedy nie mogłem dojrzeć już światła lampy naftowej, ani usłyszeć śmiechów Slucka i Kiejsuckiej, wstałem i ruszyłem pod górę w stronę zrośniętych dębów. Kiedy wkroczyłem na teren wyznaczony przez menhiry, poczułem łaskotanie na karku i ciepło na zmarzniętych stopach i dłoniach. Odetchnąłem dziwnie elektrycznym powietrzem. Z bliska dostrzegłem, że wokół szczeliny drzewo obdarto z kory i wydrapano rysunki przedstawiające ludzkie i zwierzęce postacie. Bezlistne konary i gałęzie dębów drapały rozgwieżdżone niebo. Schowałem odruchowo głowę w ramiona, gdy wyczułem nad sobą ruch. Czarny kruk usiadł na gałęzi, na której przed kilkoma minutami wisiała lampa naftowa. Przyglądał mi się, przekrzywiając głowę. Podszedłem jeszcze bliżej, stąpając ostrożnie po miękkiej, czarnej ziemi. Uważałem jednak, by stać w bezpiecznej odległości. Upiory poruszały się szybko. Nie chciałem, by wąpierz uwolnił się dzięki mojej krwi. Potrzebował niewiele, żeby odzyskać siły. Widziałeś wszystko. Rozległ się głos z wnętrza drzewa. Nie byłem zaskoczony, że mnie wyczuł. Spodziewałem się tego. Widziałem. Potwierdziłem. Marek Kiejsucki wypełzł ze szczeliny na czworaka i usiadł przed drzewem. Poruszał się wolno i drżał na całym ciele. Z oczodołów ciągle sączyła się krew. Plecy oblepiała czarna skorupa ziemi i ropy. Łańcuch zwisający z szyi palił skórę.
Włączyłem latarkę na piersi. Upiór skrzywił się, ale nie cofnął. Wiedziałem, że krew zmieniłaby go szybko w bezwzględnego potwora. Ale w tamtej chwili siedział przede mną brudny, blady mężczyzna z wyłupionymi oczami, poraniony i bezsilny. Przełknąłem ślinę. Witam pana, panie Karolu, Filu. Powiedział wąpierz, kierując twarz bezbłędnie w moją stronę. Skąd wiedział? Czytał w myślach? Pewnie pan dziwi się, skąd znam jego miano. Ale od pewnego czasu mam przyjaciela, który jest moimi uszami i moimi oczami. Wiem, po co tu jesteś, panie Phil. Nie trudno się domyślić. Kruk sfrunął z gałęzi i usiadł na ramieniu wąpierza. Ten odsłonił jeszcze jątrzący się nadgarstek, a ptaszysko wbiło tam dziób tak mocno, że miałem wrażenie, że przebija rękę upiora na wylot. Marek Kijsucki nawet się nie skrzywił, jakby nic nie poczuł. Nawet przyjaciołom trzeba płacić. Mruknął. I to zawsze sobą, bo na tym polega przyjaźń, prawda? Jeden oddaje drugiemu siebie. Kruk uniósł dziób, w którym trzymał kawałek różowego ciała swojego pana. Podrzucił je zgrabnie w powietrze i połknął. Potem poderwał się do lotu, zostawiając na ramieniu wąpierza zadrapania i usiadł na gałęzi dębu 2 metry nad ziemią. Przez chwilę Kijsucki oddychał w milczeniu, jakby zastanawiał się, od czego zacząć. Sięgnąłem po pistolet. Pomyślałem, że jeżeli srebro na szyi trzyma go na uwięzi, to kule wewnątrz głowy i serca z drobinami tego metalu zabiją go. Mogłem to szybko zakończyć. Wyjąłem broń z kabury. Daj mi powiedzieć. Wąpierz uniósł rękę. Daj mi powiedzieć, zanim zdecydujesz, co zrobić. Bo może zmienisz zdanie. Zabić jest łatwo. O wiele trudniej wskrzesić. Chociaż ja akurat taką moc posiadam. Zdjąłem palec ze spustu i schowałem broń. Wąpierz uniósł wychudłą twarz i oblizał popękane usta. Nie zabiłem nikogo, powiedział. Nie chciałem zabijać, tylko piłem krew zwierząt. Zawsze byłem łagodny, nawet jako człowiek. Byłem głupi i łagodny jak ciele. Lubiłem przyjmować cierpienie. Nie rozumiałem tego w sposób metafizyczny, ale powtarzano mi, że jestem za karę i myślałem po prostu, że jak kara będzie intensywniejsza, to szybciej minie. Dlatego lubiłem, jak mnie bito. I dlatego nawet jako upiór nie chciałem zabijać. Pewnie jakby zmusił mnie prawdziwy głód, to bym zabił. Ale mój ojciec i matka nie pozwolili, bym głodował. Przynosili mi łanie, królika, czasem nawet szczury. Ludzkiej krwi nie chciałem, długo jej nie piłem, nie chciałem, a im nie zależało. Myśleli, że zadziała ze zwierzęcą, ale nie zadziałało. I do pierwszej ludzkiej krwi musieli mnie zmusić. Kazali mi, bo chcieli, bym dał im młodość. Mój ojciec i matka chcieli ode mnie tylko tego. Ale skąd twoja matka wiedziała, że twoja krew daje młodość? Zapytałem. Nie słyszałem tego w żadnej legendzie, ani w żadnej opowieści, a czytałem każdą. Krew wąpierza powinna sprawiać, że ten, który ją wypije, sam staje się upiorem albo umiera. Jedno z dwóch. Marek Kijsucki powoli pokręcił głową. Po śmierci to nie wiem, co się z nimi stanie, ale widziałeś, co się dzieje, gdy wypiją krew za życia. To już 6 raz kosztują nocy młodości. Nie winię mojej matki i ojca. Inni też, szczególnie starzy, poderżnęliby za to gardła własnym dzieciom, bo to byliby wnuki i sprzedali duszę diabłu. O tak, ludzie by to robili. Moja matka i ojciec nie kochali mnie, bo on był głupi, pracowity, ale głupi. Byłem pośmiewiskiem. Gdy się dowiedzieli, że mogą być młodzi, upili mnie, zawiązali sznur na szyi
i wypchnęli przez okno w domu Piluckich. Tyle tylko z tego dobrego, że byłem nieprzytomny, gdy Lina łamała mi kark. To było ich miłosierdzie. Ale mój przyjaciel opowiedział mi, jak było, bo wtedy stałem się tym, czym jestem. Właśnie w tamtej chwili, kiedy moje ciało 7 dni wisiało nad ziemią, kiedy ptaki wydziobały mi oczy i język, a szczury wyżarły wnętrzności. Ale skąd twoja matka wiedziała, że to jest możliwe? W żadnej legendzie tego nie słyszałem. Bo nie ma o tym legend. To się rzadko udaje, bo wiele warunków trzeba spełnić. A warunki matka poznała od babki. Ona ciągle opowiadała. Ale mówiło się, że pod koniec życia zachorowała na głowę i gadała od rzeczy. To ona opowiadała o krwi wampirza i tym, że daje młodość. Babka Czesława podobno widziała wiedźmę, która własną córkę trzymała w pustym pniu dębu na srebrnym łańcuchu, poiła ją krwią i sama piła jej krew. I dzięki temu nocami stawała się młoda. Babka Czesława nawet podobno sama ją widziała na własne oczy. Tak to było. I nawet ja słyszałem te opowieści. Ale jak mówiłem, nikt nie traktował tego poważnie. To dlaczego nagle zaczęli traktować to poważnie? Zapytałem. Przeze mnie. Niestety przeze mnie. Pół roku temu, kopiąc torf za domem, znalazłem to. Wąpierz wskazał na srebrny łańcuch na szyi. Wtedy umysł miałem powolny i ociemniały. Ale wiedziałem, że srebro musi być dużo warte. Czułem to. I przyniosłem do domu, przekonany, że matka kupi mi za to komputer, albo motor, albo że chociaż będzie na węgiel i dobre jedzenie. Głupi wtedy byłem i cieszyłem się. I ten łańcuch przypomniał matce opowieści babki. I stwierdziła, że to była prawda. Bardzo chciała, by to była prawda. Ją codziennie coś bolało, reumatyzm głównie, ale także miała wrzody i zgagę. Nawet za jedną noc młodości by mnie poświęciła, a przecież wiedźma była podobno młoda co noc. Pokręciłem głową. To, co mówił, było okrutne, ale nie wątpiłem, że to prawda. Mamy niewiele czasu, kontynuował wąpierz. Oni niedługo się zorientują, co się stało z ich rezerwuarem krwi i wrócą tutaj. Są silni? A ty jesteś młody. Można cię ssać 2-3 miesiące, zanim umrzesz. Mieliby co trzecią noc młodości. Da się to odwrócić? Zapytałem. Żebyś był tym, kim byłeś. Kiejsudski pokręcił powoli głową. Nie da się, ale nie chciałbym nawet, jakby się dało. Nie chciałbym żyć jako ociemniały głupi wieśniak. Teraz wszystko pamiętam i wszystko rozumiem. Lepsza śmierć niż takie życie. Kruk nagle zerwał się z gałęzi i poleciał gdzieś w mrok nocy. Zakrakał, gdy był wysoko nad drzewami. Wysłałem mojego przyjaciela, by spojrzał, gdzie moi rodzice. Powiedział upiór, zadzierając głowę w stronę księżyca. Potem westchnął. I wiesz już, jak było, panie Phil. Wiesz, kim jestem. I są 2 wyjścia. Jedno to takie, że zabijesz mnie tutaj na miejscu, odetniesz mi głowę i spalisz ją. Moje kości leżą w środku pnia, ale najważniejsza jest czaszka. Jak ją spalisz na popiół, to się nie odrodzę. Po upiorach nie zostaje ciało. Zostaje tylko pył, który rozwiewa się na wietrze jak mgła. To jest wyjście, które znasz, ale jest również drugie. Chcesz wiedzieć, jakie? Chcę, powiedziałem, ale domyślałem się, co będzie proponował mi wąpierz. Miał bowiem do zaproponowania dużo. Mądrość, życie wieczne, świadomość rzeczy, o których nie miałem pojęcia. Dasz mi najpierw swojej krwi, bym odzyskał siły, a potem ja cię napoję. Ukryję twoje ciało na czas przemiany i każdy z nas będzie cieszył się życiem. Jeżeli nie wiecznym, to bardzo długim, o wiele dłuższym niż zwykłe życie człowiecze.
Może nawet będziesz się zajmował tym, czym teraz się zajmujesz. I nie będziemy zabijać, mogę ci to obiecać. Krew ludzka jest teraz towarem. Można ją kupić płynną, świeżą i w paczkach. Zarabianie pieniędzy nie będzie dla nas problemem. Nie musimy nawet pracować. Wystarczy nasza zręczność i umysł, by zdobyć pieniądze. Nawet w sposób nielegalny. Nie będziemy jednak krzywdzić biednych ludzi. To twoja szansa, panie Phil. Taka może się nie powtórzyć. Naprawdę zastanawiałem się nad jego propozycją. Mógłbym stać się inny, może doskonalszy. Dostałbym dodatkowy zmysł, cały aparat do poznawania tego, co ukryte. To byłoby jak odkrywanie nieznanego, a tego w życiu pragnąłem. Być tam, gdzie nie był jeszcze nikt. Ale wątpiłem, że Kiejsudski mówi prawdę. Czy wąpierz zabijał ludzi dla krwi? Czy miał potrzebę zabijania? Czy zadowoliłby się pokarmem z folii i lodówki? Nie mogłem mu ufać i nie mogłem ufać sobie. Nie byłem lepszy i silniejszy moralnie od innych, od wielu gorszy. Ludzie pogardzają ludźmi do tego stopnia, że są gotowi zabijać nawet dzieci, gdy mówią innym językiem i mają inny kolor skóry. Dlaczego w żadnych podaniach nie mówiono o dobrych wampirach? Dlaczego nigdy nie pomagali ludziom, tak jak obiecywał Kiejsudski? Domyślałem się, jaka była odpowiedź. Wąpierze, o większej wiedzy, umiejętnościach, sile i samoświadomości, bez względu z jakimi intencjami wobec ludzkości zaczynali swoje drugie życie, szybko zaczynali nimi gardzić. I ja też bym zaczął gardzić. Nie. Uznałem, że nie mogę ryzykować. Nie chciałem stać się potworem. Otworzyłem usta, żeby odmówić wąpierzowi, kiedy nagle poczułem ostry ból z tyłu głowy. To był kruk. Ptaszysko uderzyło dziobem z rozpędu, a potem wbiło pazury w moją szyję i dziobało w potylicę. Machało przy tym skrzydłami i skrzeczało. Przed oczami zawirowały mi czerwone plamy i poczyniłem chwiejny krok do przodu. Kiejsudski skoczył w moją stronę, wyciągając pazury. Odbił się zwinnie, jak ropucha. Włożył w ten skok wszystkie siły, jakie mu pozostały. To była jego ostatnia szansa. I pewnie dostałby mojej szyi, gdyby nie spiryt. Pies skoczył na mnie, przewrócił i odturlałem się poza zasięg wąpierza. Potem kłapnął zębami i chwycił kruka, który nadal siedział mi na plecach, wczepiony pazurami w kurtkę. Usłyszałem chrupnięcie, gdy szczęki spiryta zmiażdżyły ptaszyską czaszkę i kark. Marek Kiejsudski nie szalał i nie wrzeszczał, jak się początkowo spodziewałem. Przegrał, ale wycofał się powoli na czworaka i usiadł spokojnie na miejscu przed dębem. Wstałem i wyszarpnąłem pistolet z kabury. Musiałem spróbować. Wyszeptał, zanim strzeliłem. Kula przebiła czoło i utkwiła w mózgu. Stwór upadł na ziemię. Nie podszedłem bliżej, tylko strzeliłem jeszcze dwa razy w głowę. Ciało podskoczyło. Wypłynęła spod niego gęsta ciecz. Wyglądała bardziej jak parująca smoła niż krew. Obszedłem Kiejsudskiego i wycelowałem w klatkę piersiową. Według podań, by zabić wąpierza, należało odciąć głowę i przebić serce. Zacząłem strzelać. Dopiero za piątym razem trafiłem. Ciało upiora rozpadło się, zmieniło w dym i rozwiało powoli na lekkim wietrze. Spiryt dojrzał ich pierwszy. Wydrapał się na leżącą w wodzie kłodę i warknął. Stali na przeciwległym brzegu i czekali na mnie. Slucek ściskał w ręku stalowy pręt, którym tłukł wcześniej syna. Lampa naftowa kołysała się lekko na gałęzi. Mężczyzna wskazał na mnie palcem, szepcząc coś do ucha Kiejsudskiej. — Zabiłeś go? — krzyknęła. — Zabiłeś mi syna? Nie odezwałem się. Stąpałem po śliskich kamiennych słupach i nie chciałem wpaść do wody. W plecaku miałem głowę wąpierza. W komnacie za szczeliną między zrośniętymi dębami znalazłem jego ciało.
Było jeszcze w ubraniu, dziwnie wyschnięte i śmierdzące naftą. Miałem wrażenie, że jego rodzice chcieli w ten sposób pozbyć się smrodu i odstraszyć robactwo. Głowa cuchnęła tak bardzo, że czułem jej zapach, mimo że owinąłem ją folią. Na szczęście była lekka, co oznaczało, że wypłynął z niej mózg. Musiałem ją zmiażdżyć i spopielić, by upiór nie wrócił. I to jak najszybciej. Zadzwoniłem już do Baranowskiego i okazało się, że Janik nadal ma w obejściu kowalską pracownię. Jego syn wykuwał w niej hobbystycznie miecze, którymi handlował na Allegro. Po spaleniu głowy miałem zamiar wrócić po wszystkie szczątki Marka, ale już w towarzystwie kilku mężczyzn sprzed bagnia. Odsuńcie się! Odkrzyknąłem do Kiejsuckiej. Już koniec! Nie będzie więcej młodości! Upiora już nie ma! Przełączyłem latarkę na największą moc i oślepiłem ich białym światłem. Na policzkach Kiejsuckiej dostrzegłem wyraźnie zmarszczki, a Slucek nieco się zgarbił. Zabiłeś go! Krzyknęła jeszcze raz. Zapłacisz za to, morderco! Zapłacisz? To ty go zabiłaś! Matka zabiła syna! Razem z ojcem! Slucek nic nie odpowiedział, tylko zacisnął rękę na pręcie, aż zbielała mu pięść. Kobieta szepnęła mu coś do ucha i wtedy wskoczył na pierwszy z kamiennych słupów. Pamiętał, gdzie jest. Nie musiał nawet sprawdzać. Potem zwinnie przeszedł na drugi i trzeci. Czwarty musiał już namacać frętem. Kiedy na niego wchodził i był już o jeden słupek ode mnie, wyjąłem pistolet i strzeliłem w wodę pod jego nogami. Huk wystrzału był ogłuszający. Slucek drgnął, ale nie stracił równowagi i nie wpadł do wody, tak jak liczyłem. Zaśmiał się, zamachnął się prętem i uderzył. Odchyliłem się, poślizgnąłem i wpadłem do wody. Poczułem paraliżujące zimno. Ból uderzył w całe ciało i przez chwilę nie byłem w stanie myśleć. Ogarnęła mnie panika. Wynurzyłem się, zachłysnąłem i zacząłem uderzać rękami w drobną rzęsę i zbutwiałe liście pływające na powierzchni wody. Wciągałem w płuca smrodliwe powietrze. Cały czas ściskałem jednak w ręku pistolet. Slucek przeskoczył na piąty z kamiennych słupów, nachylił się i próbował mnie trafić prętem w głowę. Miałem przed oczami czerwone plamy, niemal nic nie widziałem, bo przymocowana do piersi latarka znalazła się pod wodą. Nie przestała świecić i dzięki temu widziałem cień mężczyzny na tle rozgwieżdżonego nieba. Strzeliłem kilka razy w jego kierunku, nawet nie celując. Trafiłem przynajmniej raz, bo Slucek zgiął się w pół, jęknął i runął do wody. Ciągle krztusząc się, wypluwając glony i zbutwiałe liście, namacałem śliski kamienny słup. Odepchnąłem się od niego nogami i zacząłem się przesuwać w kierunku brzegu. Już po kilku metrach natrafiłem nogami na dno. Było moliste, pełne gałęzi i łapiących za kostki roślin, ale zdołałem wydostać się z bagnistej wody. Kiejsucka czekała już na mnie, ale nie zdążyła zaatakować. Pomógł spiryt, wyskoczył na mulisty brzeg i ruszył na nią warcząc i błyskając czerwonymi ślepiami. Uciekła z krzykiem. Położyłem się na czarnej, cuchnącej ziemi, na plecach i cały czas łapczywie łapałem powietrze. Mdliło mnie. Przed oczami pulsowały czerwone koła. Nie czułem stóp ani dłoni i zacząłem trząść się na całym ciele. Wydawało mi się, że nie wstanę, ale nagle poczułem ciepły język na twarzy. Spiryt ujął moją dłoń w zęby i delikatnie pociągnął. Podniosłem się chwiejnie. Nawet nie zauważyłem, kiedy pistolet wypadł mi z dłoni. Podniosłem go i schowałem do kabury. Prowadź do wsi, szepnąłem, cały czas dygocząc. Pies pobiegł truchtem, ale tak, żebym za nim nadążył. Najtrudniejsze było pierwsze kilkanaście metrów. Potem przestałem się trząść. Zmniejszyłem też siłę latarki, by być mniej widocznym, gdyby Kiejsucka lub Slucek mnie gonili. Mężczyzna mógł być tylko draśnięty i lekko ranny. Stanowiłby wtedy nadal zagrożenie. Mijałem cuchnące kałuże, nachylające się nade mną drzewa i kępy kolczastych krzewów. Biegłem, ale nie mogłem się rozgrzać. Mokre ubranie wyciągało ze mnie ciepło. W końcu jednak dojrzałem ciemną bryłę domu Piluckich. Poczułem, że robi mi się lżej. Wiedziałem,
że byłem już bezpieczny. Nie no, jeszcze nie znaleźli. Baranowski zacisnął zęby. Musieli gdzieś uciec i nic dziwnego. Tego Słucka bym rozerwał na kawałki. Wziąłbym go i rozerwał. Sołtys zrobił grabie ze swoich palców i obnażył zęby. Wierzyłem, że spełniłby swoją groźbę. Patrzyliśmy na płonące szczątki Marka Kiejsuckiego. Czaszka leżała już spopielona w blaszanej puszce. W piecu paliła się reszta ciała. Wyjąłem chusteczkę i wysiąkałem nos. Czułem, że mam gorączkę, a w żołądku pulsował ból, chociaż zwymiotowałem całą jego zawartość, łącznie z żółcią z jelit. — A jak syn? — zapytałem. — Będzie zdrów. Moja krew, silny chłopak jest. I będzie zdrów. Jeszcze tydzień poleży, bo zakażenie krwi było. Lekarze mówią, że na ciele. Będzie zdrów, ale z głową to nie wiem. Muszą mu cały czas dawać coś, żeby nie krzyczał. Boi się cały czas i ma koszmary, ale chyba tak musi być. Był blisko całego tego plugastwa, tego całego zła. Sołtys zamilkł i pokręcił głową. No i będzie na tyle. Ostatnia partia. Janik wziął na płaską łopatę stopę Kiejsuckiego i ostrożnie otworzył piec. Był ubrany w fartuch i maskę. Uderzył taki żar, że cofnęliśmy się z Baranowskim 3 kroki. Żelasty mężczyzna cofnął łopatę, zamknął drzwiczki pieca i stanął obok nas. Zdjął rękawice, podniósł maskę i splunął. Nie będzie już tego plugastwa. Już się nie odrodzi wąpierz. Ogień wypala co złe. Jak cały spalony, to nie ma siły. A z Ludzka i Kiejsucką trzeba znaleźć. Może one też chcą się zamienić w upiory. Jak takie coś synowi własnemu zrobiły, to i mogą duszę diabłu sprzedać. Temu Sluckowi zawsze źle ze ślepi patrzyło, ja go nigdy w kościele nie widziałem. A jak on innemu babę podbierał, to i nie dziwota. Pewnie jak się zbliżał do ołtarza, to go paliło. Przez chwilę patrzyliśmy na płomienie w piecu. Oczy zaczęły mi łzawić. Poczułem, że przechodzą mnie dreszcze. To rozumiem, że jutro panowie rozrzucą prochy na jeziorze. Zapytałem, żeby się upewnić. Baranowski skinął głową. Z samego rana osobiście wypłynę łódką na środek Białego i wrzucę to wszystko w głębinę największą. Mam takiego kuma, on wędkarz, to wie gdzie najgłębiej. Niech to plugastwo nigdy nie wstanie. Ja też pojadę, zapewnił Janik. Żeby nikt nie miał wątpliwości. Bo ja będę jechał za parę godzin, powiedziałem. Na noc tak? Może z rana samego jeszcze wieczorem pogadamy? Może pan da się namówić na kieliszek wiśniówki? U mnie miejsca jest. A i grochówki zostało. Widać, że ledwo się pan trzyma. Ja słyszałem, jak pan żyga. Wiśniówka może pomóc. Albo mojej jałowcówki pan posmakuje, zaproponował Janik. Trochę chłopa przyjdzie. Opowie pan jeszcze raz, jak tam w lesie było. Będzie co wnukom później prawić. Żaden nie uwierzy, mruknął Baranowski. Teraz nikt w takie rzeczy nie wierzy. Może nie. Janik pokiwał smutno głową. Może nie. Nie, panowie, odparłem. Ja dziękuję za gościnę, ale będę jechał. Szczerze mówiąc, zostawiłem moją dziewczynę. Nie powiedziałem jej, że mam pracę, a nie było czasu. A potem jak dzwoniła, to też nie mogłem i... Ale jakby coś się działo, ja przyjadę bez opłaty. Muszę też dobrze się w łóżku wyleżeć. Odpocząć. Baranowski westchnął i założył potężne ramiona na piersi. Rozumie się, ale czuję, że wąpierza nie ma. Tak od razu poczułem. Pieniądze pan przeliczył, panie Phil. Zgadza się, 50 tysięcy, zgodnie z umową? Tak, co do grosza. Dziękuję. To nie panu dziękować, tylko nam. Ja, szczerze mówiąc, jak zobaczyłem pana przedwczoraj, to trochę mi się śmiać chciało. Ale teraz wiem. Stary jestem, a głupi. Człowiek myśli, że na wąpierza to trzeba siłacza,
a największy siłacz świata by przecie na niego nie poradził. To zło jest. Żaden człowiek siłą nie poradzi. A jeszcze jedno panu powiem. Sołtys ściszył nieco głos. Jakby pan się chciał schować przed światem, jakby coś panu było, to zawsze u nas można. Tu nikt nie znajdzie. Tu jest tak, jakby bagno wciągło. Niech pan o tym pamięta. Numer pan do mnie zna. Przyjadę na drugi koniec Polski, jak trzeba będzie, i wezmę. Syna mi pan wrócił, a już go opłakałem i pochowałem. I wie pan co? Postanowiłem, że zrobię z niego człowieka. Cackałem się z nim i go straciłem. Teraz cudem odzyskałem i wiem, że nie tędy droga. Odtąd, jak będzie coś chciał, to będzie musiał to wyrwać pracą. Harówka. Nowe zasady u Baranowskich. Syn Sołtysa dostanie szkołę życia. Jeszcze raz dziękuję, panie Phil. Dziękuję. Ja też dziękuję za wysłuchanie opowiadania Upiór. Jeżeli się podobało, proszę o lajka, komentarz i subskrypcję. Pozdrawiam, Bruno Siak.